Otwieram 12. sesję Rady Gminy Dzierzgowo. Witam wszystkich radnych obecnych na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Witam pana wójta Rafała Kucińskiego. Witam panią skarbnik Jolantę Ruziecką. Witam radnego powiatowego pana Artura Kacprzaka. Witam mecenasa gminy panią... Witam panią Basię Szypulską z Biura Obsługi Rady. Witam przedstawiciela mediów. Witam wszystkich obecnych na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Proszę teraz pana wiceprzewodniczącego o odczytanie informacji dotyczącej RODO. Wszystkich sesji Rady Gminy Dzierzgowo informujemy, że iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Podczas sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie i filmowanie i rejestracja audio i wideo osób biorących w niej udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internetowej w celu transparentności działań Rady Gminy Dzierzgowo. Biorąc udział w sesji Rady Gminy Dzierzgowo, dana osoba wyraża zgodę na przetwarzanie jej wizerunku, udział w publicznej sesji Rady Gminy Dzierzgowo czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie sesja Rady Gminy Dzierzgowo, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas niniejszej sesji na określonych polach eksploatacji. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalenie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiejsza sesja Rady Gminy zostanie przeprowadzona z zachowaniem aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych, co związane jest z pandemią koronawirusa. Stwierdzam, że w obradach sesji Rady Gminy uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum władny do podejmowania prawomocnych uchwał. Wysoka Rado, w związku z koniecznością rozpatrzenia dwóch dodatkowych projektów uchwał, które nie są ujęte w porządku obrad dzisiejszej sesji, a które były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji, wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty. Jako punkt 10 proponuję jako punkt 10 wnioskuję o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Wiśniewo na budowę pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Jako punkt 11 wnioskuję o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Czy są jakieś uwagi co do zmiany porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie dotyczące wprowadzenia do porządku obrad dwóch dodatkowych punktów. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej. Bucholski Tomasz. Cichowski Krzysztof. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Krajewski Jerzy. Masłowski Reneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Ruzicki Dominik. Sobotka Tadeusz. Nieobecny. Sosnowski Jacek. Tadra Robert. Tkacz Marek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że dwa dodatkowe punkty zostały wprowadzone do porządku obrad. Poproszę teraz panią Basię o rozdanie porządku obrad ze zmianami i ze zmienioną numeracją.
Rozumiem, że wszyscy otrzymali nowy porządek obrad. Czy są jakieś uwagi dotyczące porządku obrad, który otrzymaliście Państwo radni? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania dotyczącego przyjęcia porządku obrad ze zmianami. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, jestem za. Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Masłowski Reneusz, Jasecki Witold, Różicki Dominik, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przystępujemy do realizacji porządku obrad. W punkcie drugim mamy przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Gminy. Odnośnie protokołu z 21 sesji zapoznałem się z nim, odzwierciedla wszystkie zagadnienia, które były realizowane. Był do wglądu w biurze rady. Każdy mógł wcześniej zapoznać się z jego treścią. Czy ktoś z panów radnych ma uwagi co do protokołu? Bardzo proszę o zabranie głosu. Nie widzę. Proponuję, aby przyjąć protokół bez czytania. Przystępujemy do głosowania. Głosowanie dotyczące przyjęcia protokołu z 21 sesji Rady Gminy. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, jestem za. Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, jestem za. Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, jestem za. Masłowski Reneusz, jestem za. Jasecki Witold, za. Różicki Dominik, jestem za. Sosnowski Jacek, za. Tadra Robert, Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że protokół z 21 sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest raport o stanie gminy Dzierzgowo za 2020 rok. Jako podpunkt A to jest przedstawienie raportu o stanie gminy Dzierzgowo za 2020 rok. Proszę pana wójta o przedstawienie raportu o stanie gminy za rok 2020. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Raport o stanie gminy Dzierzgowo opracowano zgodnie z artykułem 28aa ustęp 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 2020, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady Gminy. Szanowni Państwo, ten raport składa się tak jakby z kilku części, z kilku działów, czyli wstępu, z sytuacji finansowej gminy, stanu realizacji inwestycji, zadania remontowe w 2020 roku, zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska oraz fundusze unijne, oświata, stan mienia komunalnego, realizacja uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń wójta, opieka społeczna, program przeciwdziałań alkoholizmowi, ewidencja ludności, bezpieczeństwo pożarowe, podsumowanie. Szanowni Państwo, w wstępie jest przedstawiona w tym raporcie charakterystyka gminy. Może nie będę już jej Państwu przedstawiał, ponieważ każdy wie, jaka jest nasza gmina względem położenia, sąsiadów, powierzchni. Warto może by wspomnieć o tym, że zanotowano lekki spadek mieszkańców. To oczywiście jest to niekorzystne. Niemniej jednak tak jest, po prostu jest nas trochę mniej względem roku 2019, ponieważ przypomnę, że raport dotyczy roku 2020. Szanowni Państwo, sytuacja finansowa gminy Dzierzgowo. Ogólne wykonanie dochodów według stanu na koniec grudnia 2020 roku na plan 18 633 724,09 zł. Wniosło 21 548 176 zł. 50 groszy, co stanowi 115,64% wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące, które stanowią 77,54% oraz dochody majątkowe, które stanowią 22,46% ogólnego wykonania dochodów.
Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody podatkowe. W drugiej kolejności pod względem wykonania są opłaty lokalne, a na ostatnim inne dochody własne. Szanowni Państwo, dochody bieżące po stronie wykonania 16 708 341,70 zł. 70 groszy, z czego dochody własne bieżące 3 431 220 zł. 16 groszy, dotacje i środki na zadania bieżące 6 773 769,54 zł. Subwencje 6 503 352 zł. Dochody majątkowe 4 839 834,80 zł. 80 groszy. Dochody własne majątkowe to kwota 43 470 zł. Dotacje inne środki na zadania majątkowe to są właśnie, to jest kwota 4 796 364,80 zł. 80 groszy, co w sumie daje ogółem 21 548 173,50 zł. 50 groszy. Realizacja wydatków budżetowych na koniec roku 2020 przedstawia się następująco. Na plan 19 759 337,46 zł. Wyniosła 17 885 280 zł. 60 groszy, co stanowi 90,52 wykonania planu. Szanowni Państwo, w roku 2020 wydano 4 decyzje dotyczące ulgi podatkowej inwestycyjnej na kwotę 59 619 zł 37 groszy oraz 9 decyzji z tytułu zakupu gruntów na kwotę 18 134 zł 96 groszy. W 2020 roku zostało wydanych 4 decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 1743 zł. Ogółem w gminie w roku 2020 wydano 866 decyzji wymiarowych istniejących wymiar łączne zobowiązanie pieniężne dla osób będących rolnikami. 369 decyzji dla osób niebędących rolnikami. Ponadto wydano 260 decyzji na podatek rolny, 98 decyzji na podatek od nieruchomości i 38 decyzji na podatek leśny. Egzekucja łącznego zobowiązania pieniężnego przedstawia się następująco. Wystawiono 334 upomnienia, 31 tytułów wykonawczych. Z egzekucji w roku 2020 uzyskaliśmy 21 568,21 zł zobowiązania pieniężnego, 2106,85 zł kwota odsetek, 858,40 zł kwota upomnień. Stan realizacji inwestycji. Szanowni Państwo, może to w ten sposób zacznę, że w 2020 roku przeprowadzono procedury przetargowe. I teraz jakie? 2 przetargi nieograniczone na przebudowę dróg gminnych, 3 zapytania ofertowe na wykonanie nagrzewnic budynku świetlicy wiejskiej w Dzierżgowie, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżgowo, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w Dzierżgowie, budynek głównego gimnazjum. I teraz przedstawię inwestycje. Przebudowa istniejącej drogi gminnej stanowiącej ulicę Tadeusza Kościuszki w Dzierżgowie. O długości, no nie była długa, szanowni Państwo, bo tylko 63 metry. Wartość robót wyniosła 59 360 zł 97 groszy. Inwestycja została zrealizowana przy użyciu środków własnych w kwocie 6333 zł 5 groszy. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15 257 zł 92 grosze oraz w ramach działania wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER objętego PROW 2014-18 poziom dofinansowania 37 773 zł. Remont nawierzchni drogi gminnej Brzozowo-Dąbrówka, Brzozowo-Łęk, Brzozowo-Stary, Brzozowo-Nowe. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którym został Budomo spółka z o.o. Zaścianki ulicza Szosa Baranowska 37 Białystok. Koszt inwestycji wyniósł 178 536 zł 1 grosz. Inwestycja została zrealizowana przy użyciu środków własnych gminy oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 124 975 zł.
Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji. I teraz kolejna inwestycja. Przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ulicę Księdza Prymasa Mikołaja Dzierżgowskiego. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którym została firma Bliźniaczek Cichawy 606440 Gąsocin. Wartość wykonanych robót wynosi 304 080,60 zł. Inwestycja została wykonana przy użyciu środków własnych oraz w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 89 071,68 zł. Wykonawca udzielił 5-letniej gwarancji na wykonanie roboty. Kolejna inwestycja. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierżgówek na odcinku drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W. Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, którym została firma Wapnopol 06450 Glinojeck, ulica Nadrzeczna 12. Wartość wykonanych robót wyniosła 264 996,12 zł. Inwestycja została wykonana przy użyciu środków własnych oraz w ramach środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej w wysokości 54 521,50 zł. Wykonawca również udzielił 5-letniej gwarancji na wykonane roboty. Kolejna inwestycja. Przebudowa drogi gminnej 23011W na odcinku Łączyno-Stare, Łączyno-Nowe. Inwestycja została realizowana w ramach porozumienia przez pana Andrzeja Goździkowskiego zamieszkałego Radzanów, ulica Raciorska 6. Wartość inwestycji 517 000 zł bez udziału środków własnych. Kolejna inwestycja. W 2020 roku zakończono remont i modernizację budynku po byłej zlewni mleka w Nowym Brzozowie. Łączna wartość robót wyniosła 146 912,35 zł. Inwestycje realizowane w latach 2019-2020. Wykonano również ogrodzenie działki wraz z bramką wjazdową oraz furtką. Koszt 11 075,88 zł. Kolejna inwestycja, mniejsza, ale również tutaj bardzo istotna dla tego obiektu. Wykonano nagrzewnicę w budynku Świetlicy Wiejskiej w Dzierżgowie. Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego, którym okazała się pani Marzena Ulaszewska z Bieżunia, ulica Sierpecka. Wartość robót wyniosła 20 049 zł. Inwestycja jest realizowana przy użyciu środków własnych i termin tej inwestycji był do 15 kwietnia 2020 roku. Wykonawca udzielił 6-letniej gwarancji na wykonane prace. Kolejna inwestycja, kolejne zakupy. W 2020 roku w ramach zadania polegającego na zakupie i montażu wyposażenia zaplecza kuchennego zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Dzierżgowie dokonano zakupu mebli ze stali nierdzewnej, sprzętu AGD w postaci chłodziarki z drzwiami przeszklonymi, szafy chłodniczej, okapu, dwóch kuchni elektrycznych, warnika oraz czajnika elektrycznego, zestawu stołowego dla 120 osób, zestawu noży, profesjonalnego zestawu garnków i patelni. Zakupiono również zestaw niezbędnych akcesoriów kuchennych. Łączna wartość zadania 35 356,17 zł. Kolejne doposażenie, tak to może określę. W ramach doposażenia świetlic wiejskich w miejscowości Dzierżgowy Nowe Brzozowo zakupiono 16 stołów, 110 krzeseł obitych tkaniną oraz 30 sztuk krzeseł tulipan objętych ekoskórą. Do świetlicy w Dzierżgowie trafiło 10 sztuk stołów i 100 krzeseł obitych tkaniną. Świetlicę w Nowym Brzozowie wyposażono w 6 stołów, 30 sztuk krzeseł tulipan obitych ekoskórą oraz 10 sztuk krzeseł obitych tkaniną. Łączny koszt zadania 24 070 zł. Gmina Dzierżgowo otrzymała dofinansowanie w kwocie 99 999 zł na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach projektów Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus. Umowa została zawarta 24 kwietnia z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa numer 1, powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1, wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, dotyczącą realizacji projektu grantowego pod nazwą Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Celem projektu Zdalna Szkoła było, może tak to określę, bo to już zostało zrealizowane,
było pozyskanie środków finansowych na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnej szkoły. W ramach programu Zdalna Szkoła Plus do szkół z terenu gminy zakupiono 11 sztuk laptopów Szkoła Podstawowa w Żęgnowie i 25 sztuk tabletów Szkoła Podstawowa w Dzierżgowie. Środki przeznaczone na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Dzierżgowo przystąpiła również do drugiego konkursu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła Plus. Na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów gmina Dzierżgowo pozyskała dofinansowanie w kwocie 54 999 zł, za co zakupiono 20 sztuk laptopów wraz z ubezpieczeniem sprzętu. Projekt ma na celu umożliwienie nauki zdalnej uczniom, których sytuacja materialna i rodzinna uniemożliwia uczestnictwo w nauce przez internet. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanym zakażeniem COVID-19. W ramach programu Zdalna Szkoła Plus do szkół z terenu gminy trafiło 13 sztuk laptopów do Żęgnowa do szkoły i 7 sztuk laptopów do szkoły w Dzierżgowie. Kolejny program w ramach zdalnego nauczania, czyli Mazowiecki Program Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do nauczania zdalnego. Gmina Dzierżgowo przystąpiła również jako partner w projekcie pod nazwą Mazowiecki Program Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do nauczania zdalnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania w minimum 200 szkołach na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenia szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli, uczniów do nauki zdalnej. W ramach priorytetowego zadania Szkoła Podstawowa w Dzierżgowie otrzymała zestaw komputerowy sztuk 8, laptopy sztuk 13, tablety 12 sztuk, drukarka laserowa 13 sztuk, urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka, monitor interaktywny 1 sztuka, projektor multimedialny 1 sztuka. Dostarczone zostały również oprogramowanie edukacyjne składające się z 8 modułów, tak zwanych bibliotek, czyli biblioteka człowieka, biblioteka zwierząt, biblioteka roślin, chemii, fizyki i astronomii, geografii, matematyki, paleontologii i kultury. Szanowni Państwo, kolejne zadania, kolejne przedsięwzięcia w ramach programu tak zwanego MIAS. Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację 5 następujących projektów. Poprawa bezpieczeństwa sobecnie Żaboklik. Dofinansowane to było ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sobec Mazowsze 2020. W ramach zadania poprawa bezpieczeństwa sobecnie Żaboklik zakupiono 3 lampy solarne. Całkowita wartość zadania brutto 19 153,56 zł. Pomoc finansowa z budżetu województwa 9 576,78 zł. Środki własne gminy 9 576,78 zł. Kolejne zadanie w ramach MIAS-u. Poprawa wizerunku miejscowości Stegna. Całkowita wartość zadania 22 tysiące. Pomoc finansowa z budżetu województwa 10 tysięcy. Środki własne gminy 12 tysięcy. W ramach tego zadania został ogrodzony i poczyszczony staw właśnie w miejscowości Stegna. Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żęgnowie. Zadanie Modernizacja Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Żęgnowie dofinansowane ze środków własnych budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sobec Mazowsze 2020. Zadanie polegało na dociepleniu budynku strażnicy płytami styropianowymi wraz z wyprawą z tynku. Zakupiono również 6 sztuk okien wraz z montażem. Czyli została wykonana tak zwana elewacja całego garażu. Całkowita wartość zadania 36 tysięcy, pomoc finansowa z budżetu województwa 10 tysięcy, środki własne 26 tysięcy złotych. Poprawa wizerunku oraz aktywizacja sołectwa Kamień. W ramach tego zadania zakupiono kostkę brukową, cement pod podbudowę altany. Zakupiono również altanę ze stołami i ławkami oraz słupki do gry w siatkówkę. Całkowita wartość zadania 21 686,07 zł. Pomoc finansowa województwa
budżetu województwa mazowieckiego 10 tysięcy złotych, środki własne gminy 11 686 zł 7 groszy. Kolejny miast, poprawa wizerunku miejscowości Dzierżgówek. Tu w ramach tego zadania została zakupiona kostka brukowa wraz z cementem pod podbudowę oraz altana wraz z montażem. Całkowita wartość zadania 19 989 zł 27 groszy. Środki finansowe z budżetu województwa 9994 zł 60 groszy. Środki własne Urzędu Gminy 9994 zł 67 groszy. Szanowni Państwo, w roku 2020 podpisano umowy na wykonanie nagrzewnic budynku Świetlicy Wiejskiej w Dzierżgowie, opracowanie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżgowo, koszt opracowania 61 500 zł. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie przebudowa drogi stanowiącej ulicę Księdza Prymasa Mikołaja Dzierżgowskiego, koszt 3 075 zł. Przebudowa drogi gminy stanowiącej ulicę Tadeusza Kościuszki, koszt 590 zł. Przebudowa drogi w miejscowości Dzierżgówek, koszt 2337 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Dzierżgowie, budynek po byłym gimnazjum, koszt dokumentacji 32 595 zł. Przebudowę drogi miejscowości Dzierżgówek, czyli opracowaną taką, tak podpisaną umowę na przebudowę drogi miejscowości Dzierżgówek na odcinku drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W. Podpisano również umowę na przebudowę dróg gminy w miejscowości Dzierżgowo z podziałem na dwa zadania. Zadanie przebudowa drogi istniejącej stanowiącej ulicę Księdza Prymasa Mikołaja Dzierżgowskiego i drugie zadanie przebudowa istniejącej drogi stanowiącej ulicę Tadeusza Kościuszki. Również podpisano umowę na przedłużenie usługi e-gmina z modułem IMPA. Podpisano również następującą umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Zawady Żarnowo oraz przebudowa drogi Zawady Żarnowo, koszt zadania 360 tysięcy zł, realizacja rok 2020-2021. Dokumentacja kosztorysowo-techniczna zbiornika wodnego na działce 141/3 w miejscowości Dzierżgowo, czyli to jest ta działka, na której jest ten obiekt. Koszt zadania 6 tysięcy zł, realizacja 2020-2021. Zakupiona została również kosiarka bijakowa do utrzymania poboczy rowu. Koszt zakupu 22 tysiące zł. Szanowni Państwo, zadania remontowe w roku 2020. W roku 2020 wyremontowano pomieszczenia przeznaczone dla referatu finansowego Urzędu Gminy. Wykonano również remont pokoju przewodniczącego Rady Gminy. W ramach wyżej wymienionego remontu przeprowadzono następujące prace. Przeprowadzono roboty wykończeniowe polegające na położeniu gładzi, pomalowaniu ścian oraz położeniu paneli podłogowych. Wymieniono stolarkę, starą hydraulikę, wyposażono pomieszczenia administracyjne w meble biurowe, zamontowano drzwi wewnętrzne oraz zamontowano wertykalne. Łączny koszt zadania 36 185 zł 47 groszy. Środki pochodziły z budżetu gminy. Kolejny remont. W ramach remontu oraz modernizacji zaplecza socjalnego w dobudowanej części strażnicy OSP Dzierżgowo wykonano następujące prace. Wykonano przyłącze wodociągowe wraz z dodatkowym hydrantem przeciwpożarowym. Wykonano centralne ogrzewanie. Przeprowadzono roboty wykończeniowe polegające na położeniu gładzi, pomalowaniu ścian oraz położeniu glazury i terakoty. Wyposażono pomieszczenie kuchni w meble kuchenne. W łazience wykonano montaż biały. Łączny koszt zadania 19 619 zł 86 groszy. Środki pochodziły z budżetu gminy. Kolejne przedsięwzięcie. W 2020 roku wykonano parking z płyty eko na działce 310/2. Prace polegały na wykorytowaniu, położeniu krawężników, kostki w postaci ażurowej i to wszystko kosztowało nas, ten parking, bo to nie był duży parking, parking na trzy miejsca postojowe, koszt 5299 zł 14 groszy, środki pochodziły z budżetu gminy, a jest to parking tutaj przy przystanku w Dzierżgowie przy poczcie. W ramach zadania remont placu oraz wjazdu do strażnicy OSP Żegnowo wymieniono starą zniszczoną nawierzchnię betonową na kostkę brukową. Koszt realizacji zadania 16 209 zł 99 groszy. Środki również, Szanowni Państwo, własne.
W 2020 roku utwardzono działkę numer 147 w miejscowości Dzierzgowo, tak zwaną potocznie nazywamy to Targowicą, czyli to jest ta działka. Prace polegały na zdjęciu wierzchniej warstwy humusu, w budowaniu pospółki celem utworzenia warstwy odsączającej, w budowaniu kruszywa łamanego oraz zagęszczeń. W wyniku przeprowadzonych prac przedmiotowa działka została utwardzona kruszywem łamanym oraz wyprofilowana w celu prawidłowego zmniejszenia nachylenia pochyłu działki. Łączny koszt zadania, Szanowni Państwo, 22 tysiące złotych. Mazowieckie Strażnice OSP 2020, w ramach tego zadania również żeśmy otrzymali środki finansowe na remont bramy garażowej Strażnicy OSP Dobrogosty. Otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, kwotę 20 tysięcy złotych, natomiast kwota, która kosztowała względem wymiany remontu tej bramy garażowej, to była kwota 17 994 zł 9 groszy. Resztę tych środków, Szanowni Państwo, musieliśmy po prostu zwrócić, ponieważ brama kosztowała mniej, aniżeli przyznane dofinansowanie stricte na to zadanie. Szanowni Państwo, zagospodarowanie przestrzenne. W ramach zagospodarowania przestrzennego w roku 2020 złożono 5 wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Wnioski te dotyczyły: dwa wnioski budowy budynków mieszkaniowych, jeden budowy garażu na sprzęt rolniczy, jeden budynku inwentarskiego, chlewni dla obsady 203 DJP wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Jednego budynku inwentarskiego, obory dla 180 DJP z przyłączeniami do sieci zewnętrznych i zjazdem na drogę wewnętrzną. Decyzja celu publicznego. Wydano jedną decyzję o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie odcinku drogi gminnej relacji Zawady Żarnowo. Podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierzgowo. Wystąpiono do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Koziorowo. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji zniesiono powyższą nazwę miejscowości. Dokonano 17 uzgodnień zmian studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego i dwóch uzgodnień zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydawanych na podstawie artykułu 25 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydano 17 postanowień opiniujących wstępne projekty podziału działek, 15 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, 6 zgód na wykonanie przyłącza wodociągowego, 98 informacji dotyczących przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w formie zaświadczeń, wypisów i wyrysów. Nadano 4 numery porządkowe dla budynków. Udzielono 6 informacji publicznych. Zaewidencjonowano 67 aktów notarialnych. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych w świetlicy wiejskiej. Uzyskano pozwolenie na budowę drogi przy szkole w Dzierzgowie. Dokonano zgłoszenia przebudowy drogi gminnej na odcinku Nowe Łączyno - Stare Łączyno, przebudowy drogi Szumsk - Kamień - Żaboki, przebudowy drogi miejscowości Dzierzgówek na odcinku od drogi powiatowej KD2311W do drogi powiatowej KD2361W. Szanowni Państwo, ochrona środowiska oraz fundusze unijne. Gmina Dzierzgowo w 2020 roku uczestniczyła w programie usuwania folii rolniczych z gospodarstw rolnych w ramach programu priorytetowego nr 2.8 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powietrza i ziemi. Program został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina Dzierzgowo otrzymała dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł razy masa odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag. Łączna kwota dofinansowania 52 361 zł 23 grosze, czyli tutaj po prostu, Szanowni Państwo, nie musieliśmy dokładać żadnych środków własnych. Całe to zadanie zostało pokryte z dofinansowania. Przetargi zorganizowane w zakresie ochrony środowiska. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, dziękuję bardzo, zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w roku 2020. Wybrano najkorzystniejszą ofertę
firmę Novago. Kwota netto za odbiór jednej tony wyniosła 1350 zł. Brutto 1458. Aneksem z dnia 31 stycznia 2020 roku kwota ta uległa zmniejszeniu do kwoty brutto 1296 zł. Obowiązywały stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Od 1 stycznia do 31 stycznia 2020 roku za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosiła 12 zł. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób zmieszany wysokość 17 zł za osobę. Od 1 lutego do końca grudnia 2020 roku za zagospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ta stawka wyniosła 20 zł. Natomiast od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolniono z części opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, którzy w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadeklarują, że kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 1 zł miesięcznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jednego gospodarstwa. Ustalono podwyższoną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku niedopełnienia przez nich obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Szanowni Państwo, złożono następujące projekty wniosków o dofinansowanie zadań w 2020 roku. Wniosek o dotację ze środków budżetu województwa mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na zadanie przebudowa drogi gminy w miejscowości Zawada. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia to był 343 860,81 zł. Wnioskowana kwota dotacji to było 171 915 zł, czyli pół na pół. Oczywiście teraz już wiemy z perspektywy czasu, że dostaliśmy w ramach tego zadania kwotę 50 tysięcy złotych. Kolejny wniosek. Pewne rzeczy oczywiście, szanowni Państwo, będą się powtarzać. Natomiast jest to zbitek tego wszystkiego, czym się samorząd zajmował, czym się zajmowaliśmy my wszyscy tutaj. Pracownicy, rada. I to jest właśnie przedstawienie tego w jakimś tam zbitku tych wszystkich informacji. Dlatego pewne rzeczy będą się powtarzać, ale warto o nich powiedzieć, ponieważ to przedstawia obraz całego roku funkcjonowania urzędu. Kolejny wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Funduszu Dróg Samorządowych tytułu operacji Przebudowa drogi gminy w miejscowości Rzęgnowo. Koszt zadania 463 638 zł 19 groszy. Kwota dofinansowania 70%. Zadanie w trakcie realizacji. Tak to można określić, ponieważ dofinansowanie zostało przyznane. Czekamy na podpisanie umowy, żeby móc rozpocząć procedurę przetargową względem wyłonienia wykonawcy. Kolejny wniosek, który złożono, to wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie przebudowa drogi gminnej, tak potocznie nazywanej Kamień. Kwota wnioskowanych środków to 2 miliony. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. Kolejny wniosek o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie rozbudowa szkoły, budynku szkoły podstawowej w Dzierżgowie. Kwota wnioskowana środków 3 miliony 300 tysięcy, otrzymane dofinansowanie 3 miliony złotych. W 2020 roku do Urzędu Gminy Dzierżgowo w Urzędzie Gminy Dzierżgowo trzy osoby wykonywały nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne. Łącznie osoby te przepracowały 140 godzin, w tym czasie wykonywały one prace polegające m.in. na oczyszczeniu pasów dróg gminnych, zakrzaczeń, pomocy pracownikom gospodarczym zatrudnionym w Urzędzie Gminy przy wykonywaniu ich zadań, naprawie dróg o nawierzchni asfaltowej, koszeniu traw na terenie stanowiącej własność gminy Dzierżgowo, remontów obiektów stanowiących własność gminy Dzierżgowo. W 2020 roku przyjęto 37 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.
koszty remont dróg, które zostały wykonane i w jakim zakresie. Zakup masy bitumicznej, kwota 27 403 zł, równanie dróg, czyli praca równarki 59,5 godziny, kwota 8782,20 zł, 20 groszy, dostawa i budowanie kruszywa 32 086 groszy 27 zł, 32 086 zł 27 groszy, dostawa i budowanie kruszywa łamanego 78 522 zł 85 groszy, dostawa i budowania podpółki piaskowej kwota 8594 zł 84 groszy. Odkrzaczanie w 2020 roku. Usuwania zakrzewienia z pasów dróg dokonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, jak również osoby skierowane do wykonywania prac na cele społeczne. Prace te wykonywane były na drogach gminnych, jak również na drogach wewnętrznych. Wykonywane były przy użyciu narzędzi mechanicznych typu wykaczarki, piły spalinowe. Usuwanie zakrzaczeń oraz traw z poboczy dróg dokonywano również za pomocą ciągnika rolniczego i kosiarki bijakowej. Przy oczyszczaniu pasów przydrożnych wykorzystywano również własny rębak. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Rada Gminy Dzierżgowo w dniu 27 marca 2020 roku uchwałą 94/8/20 w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzętami na terenie Gminy Dzierżgowo. Taki plan został przyjęty w postaci tej uchwały. I w roku 2020 w schronisku dla zwierząt Nadzieja przebywało 5 psów. Koszty poniesione na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi, w tym utrzymaniu psów w schronisku, wyniosły 10 516 zł 50 groszy. Szanowni Państwo, oświata. Na terenie naszej gminy w 2020 roku, jak wszyscy wiemy, funkcjonowały dwie szkoły, Szkoła Podstawowa w Dzierżgowie i w Żegnowie. Na utrzymanie jednostek oświatowych oraz zadania realizowane przy Urzędzie Gminy Dzierżgowo poniesiono łączne wydatki w kwocie 4 584 400 915 zł 72 grosze. W dziale oświata i wychowanie kwota wydatków 4 435 880 zł 52 grosze została sfinansowana z następujących środków. Subwencja oświatowa 3 067 347 zł, dotacja na oddziały przedszkolne kwota 34 430 zł i kwota 21 519 zł, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów kwota 26 266 zł 72 grosze, środki własne 1 286 324 20 groszy. Szanowni Państwo, tu dalej Państwo macie rozpisane tak wszystko bardziej szczegółowo względem stypendiów, gdzie te środki po prostu, że tak powiem, zostały na jakichś działach, rozdziałach, paragrafach przeznaczone i na co zostały wydatkowane. Ja tylko by może wspomnę, że ogólne koszty utrzymania poszczególnych placówek, czyli utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierżgowie wyniosło samorząd 2 740 261 zł 23 grosze. Natomiast no i tutaj do tej szkoły uczestniczyło liczba uczniów to 161, a w przedszkolu 52, czyli to w sumie jest tam ponad 213, tak, jeżeli dobrze liczę, 213 uczniów. W Żegnowie w sumie jest uczniów 86 plus dwóch wychowanków, tyle było w 2020 roku. I łączny koszt utrzymania szkoły w Żegnowie to 1 564 920 zł 58 groszy. Szanowni Państwo, stan mienia komunalnego. Tu macie wszyscy Państwo rozpisane w formie tabelarycznej. Numery działek, powierzchnie, miejscowości, krótki opis, jak również księgę wieczystą. Jest tu wszystko rozpisane, jaki ten majątek mamy, gdzie on jest, jaki, w jakich miejscowościach, powierzchnie. Wszystko tu jest rozpisane. Warto tylko, aby może wspomnieć, że w 2020 roku, jakie powstały zmiany względem majątku.
Czyli dokonano sprzedaży działki numer 77 na 4 położonej w miejscowości Dzierzgowo, powstałej po podziale działki 77 na 3 i w wyniku przetargu uzyskaliśmy kwotę za sprzedaż tej nieruchomości 29 700 zł i po wielu staraniach udało nam się przejąć od KOWR-u działkę numer 98 na 1 o powierzchni 53 ary położoną w miejscowości Kamień. To zostało właśnie nabyte w formie aktu notarialnego 22 grudnia 2020 roku. Wartość nabytej nieruchomości 52 154 zł. Szanowni Państwo, realizacja uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta. Stosownie do artykułu 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, Wójt Gminy jest organem wykonawczym gminy, do którego zadań należy m.in. wykonywanie uchwał Rady Gminy. Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej, Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2020 roku w sposób określony uchwałami. W roku 2020 Rada Gminy obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie z planem pracy Rady. W 2020 roku Rada Gminy obradowała na 8 sesjach zwyczajnych, w tym 2 sesjach nadzwyczajnych. Wśród podjętych uchwał przez Radę Gminy większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska. Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 punkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wszystkie uchwały opublikowane były w Biuletynie Informacji Publicznej, załączniki uchwał stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W podjętych przez Radę Gminy uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych nieprawidłowości, potwierdzając tym samym fakt, że są one zgodne z prawem. Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy zrealizowane z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Proszę Państwa, jakie to były uchwały i jakie to były zarządzenia, daty, treść, numery. Tu jest wszystko też również w zestawieniach tabelarycznych przedstawione. Warto tylko wspomnieć, że w sumie Państwo jako radni podjęliście 61 uchwał w 2020 roku. Ja wydałem zarządzenie wójta 68. Szanowni Państwo, kolejny bardzo obszerny dział, temat, jakim jest opieka społeczna, czyli opieka społeczna jest to zadanie, szeroko rozumiane jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szanowni Państwo, ja szczegółowo nie będę tego mawiał, jest to bardzo obszerny temat, bardzo. Zachęcam każdego radni, na pewno już się z tym tematem zapoznali, natomiast ten raport jest na stronie. Kto chce z mieszkańców, bardzo, bardzo proszę, może z tego skorzystać, poczytać o tym wszystkim, czym GOPS się zajmował, jak realizował zadania. O tym, czy GOPS się zajmuje, to jeszcze ja tutaj teraz przytoczę, bo to też trzeba cały czas mieć w pamięci. Zaznaczę tylko jedną rzecz, że łączne wydatki, kwota wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i zadania, które GOPS realizuje w 2020 roku to kwota 5 993 140 zł 34 groszy. A do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należą w szczególności wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zamierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka poprzez realizację i świadczeń pomocy społecznej. Podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez realizację pracy socjalnej i poradnictwa. Udzielenie pomocy w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Udzielanie pomocy w formie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, podejmowanie działań na rzecz rodziny związanych z wspieraniem rodziny i systemem pieczy zastępczej. Prowadzenie działań związanych z przemocą w rodzinie, w tym prowadzenie gminnego zespołu interdyscyplinarnego. Prowadzenie działań związanych z programem operacyjnym Pomoc Żywnościowa, realizacja programu gminnej i ogólnopolskiej karty dużej rodziny. Szanowni Państwo, będąc przy tym raporcie i przy GOPS-ie też warto o tym wspomnieć, żeby to jak najwięcej ludzi o tym wiedziało. Szanowni Państwo, zadania dotyczącego dobrego startu, to zadanie od 1 lipca już nie będzie realizowane przez GOPS.
od 1 lipca. Te wnioski trzeba będzie składać w sposób elektroniczny do ZUS-u i jest wysokie prawdopodobieństwo, że to samo czeka 500-kę. Od nowego roku. Wszystko na to wskazuje, że z 500-ką będzie to samo, także po prostu te pieniądze nie będą przechodzić przez budżet gminy. I wnioski trzeba będzie składać w formie elektronicznej do ZUS-u. Dobry start już na pewno. Względem programu 500+, wszystko na to wskazuje. Szanowni Państwo, dlatego z racji tego, że tych zadań własnych, zleconych jest tak wiele przez GŁOBS, tu jest wszystko szczegółowo opisane, zachęcam, no radni to się z tym zapoznali, zachęcam wszystkich innych mieszkańców o to, żeby się tym się zapoznali, ponieważ to są bardzo ciekawe informacje i tu wszystko jest przedstawione, czym GŁOBS pracownicy GŁOBS-u się przez rok 2020 zajmowali. Szanowni Państwo, program przeciwdziałania alkoholizmowi. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzgowie działa na podstawie przepisów ustawy z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W jej skład wchodzą osoby powołane przez wójta, posiadające przeszkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych. Komisja liczy, Szanowni Państwo, 5 członków. Zadania, jakie tej komisji są, to jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury spożywania. Natomiast zasadniczym celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawania problemów alkoholowych oraz zwiększenie zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawą zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, do których należy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy, czyli tutaj rozchodzi o limit i lokalizację punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe. Monitorowaniem przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Tu również, Szanowni Państwo, jest bardzo szczegółowo opisane w tym raporcie wszystko, jakie zadania i jaka realizacja tych zadań miała miejsce w roku 2020. Oczywiście było to mniej tych zadań, tych przedsięwzięć w oparciu o pandemię. A świadczą chociażby o tym, Szanowni Państwo, środki wydatkowane, ponieważ wpływy wyniosły w roku 2020 40 497 zł, a wydatkowano kwotę tylko 16 798 zł. Po prostu pewne programy, pewne działania, przedsięwzięcia nie zostały zrealizowane, wszystko w związku z tymi obostrzeniami sanitarnymi. Teraz wiemy, że w roku 2021 będzie już, że tak powiem, no lepiej. Lepiej, ponieważ pewne zadania, chociażby te kolenie dla dzieci z tych rodzin wraz z programem socjoterapeutycznym w tym roku te kolenie będą realizowane. To tak dałem tylko dla przykładu, ale będzie też i szereg innych zadań. Jest poplanowanych i miejmy nadzieję, że one zostaną zrealizowane. Nawet gdyby była kolejna fala, no to tutaj jestem po rozmowie z członkami komisji, żeby pewne działania nas zrealizować na początku roku szkolnego, we wrześniu, bo ten październik to też nie wiemy, czy może nas zaskoczy, czy nie. To czas pokaże, ale żeby po prostu już z tyłu głowy mieć, że nie daj Boże, znowu ta czwarta fala będzie, to żeby jak najwięcej z zakresu tych zadań i tych przewidzianych środków w budżecie zrealizować. Szanowni Państwo, ewidencja ludności. Na terenie gminy Dzierzgowo liczba ludności na koniec grudnia wyniosła 3043 osoby. Zameldowało się 46 osób na pobyt stały i 13 na pobyt czasowy. Wydano łącznie 113 zaświadczeń i udostępnień danych. Wydano 118 dowodów osobistych, sporządzono 5 aktów małżeństwa, 24 akty zgonu. Wydano 301 odpisów aktów stanu cywilnego.
Bezpieczeństwo pożarowe. W gminie Dzierzgowo ochrona przeciwpożarowa jest realizowana poprzez funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie gminy funkcjonują, jak wszystkim wiadomo, trzy jednostki OSP. OSP Dzierzgowo, OSP Żegnowo, OSP Dobrogosty. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzierzgowie skupia w swoich szeregach przeszkolonych i ubezpieczonych 15 druhów. Jednostka OSP Dzierzgowo wyposażona w samochód bojowy Jelczy. P244, produkcja roku 95 i STAR244, rok produkcji 81. Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrogostach skupia w swoich szeregach przeszkolonych, ubezpieczonych 11 druhów. Jednostka OSP Dobrogosty wyposażona w samochód marki Ford Transit 350M, rok produkcji 2005. Ochotnicza Straż Pożarna w Żegnowie skupia w swoich szeregach przeszkolonych i ubezpieczonych 12 druhów. Jednostka OSP Żegnowo wyposażona jest w samochód marki Volvo FL614, rok produkcji 92. Szanowni Państwo, OSP Dzierzgowo łącznie brała udział w różnych akcjach bezpieczeństwa pożarowego, jak również w lokalnych zdarzeniach. W sumie wyjechała 28 razy, z czego 10 do pożarów, 17 razy do miejscowych zagrożeń, jeden był alarm fałszywy. Dobrogosty 8 razy, miejscowe zagrożenia 5 razy, pożary 3. Żegnowo wyjechało w sumie 18 razy, miejscowe zagrożenia 12, pożary 6. Oczywiście, Szanowni Państwo, Dobrogosty najmniej miała wyjazdów z przyczyn oczywistych, ponieważ nie jest to jednostka, która jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Środki przeznaczone na cele ochrony PPOŻ w gminie Dzierzgowo. Składki na ubezpieczenia ZUS dla konserwatorów kierowców, kwota 2406,96 zł. Ubezpieczenia majątkowe OC pojazdów Polisy, kwota 4577 zł. Umowy zlecenia 19505 zł. Media, energia elektryczna, woda 19446,09 zł. Zakup paliwa, części zamiennych, akcesoriów samochodów, artykułów bieżących potrzeb, kwota 11225,15 zł. Przekazanie środków budżetowych w formie dotacji dla OSP Żegnowo na remont garażu, kwota 12500 zł. Zakup usług, badania techniczne samochodów bojowych, przeglądy techniczne samochodów oraz wszystkie zlecone naprawy, kwota 21083,40 zł. Wynagrodzenia za udział w akcjach i szkoleniach 8202 zł. Badania lekarskie strażaków, kwota 4650 zł. Szkolenia strażaków 615 zł. Szanowni Państwo, kwota na szkolenia jest mała w związku z tym, że szkolenia wszelkie zostały wstrzymane. Dlatego jest tylko kwota 615 zł. Na pewno w tym roku, w 2021, ta kwota będzie znacznie, znacznie większa, ponieważ szkolenia ruszyły i z tego co wiem, ruszyły względem kontynuacji, co zostało rozpoczęte. Na RAK również będą nowe szkolenia. A tutaj zarówno ja, jak wiem, że i Państwo radni, my tutaj środków na szkolenia dla strażaków nie szczędzimy i szczędzić nie będziemy. Zachodzi taka potrzeba, żeby szkolić strażaków, to trzeba ich szkolić, ponieważ to oni niosą nam wszystkim potrzebę wtedy, kiedy zachodzą sytuacje ciężkie, trudne, kryzysowe. Ogółem kwota przeznaczona w tych pozycjach, które wymieniłem na cele ochrony przeciwpożarowej w gminie Dzierzgowo w 2020 roku to kwota 104 255,60 zł. Szanowni Państwo, remonty garaży. Tu są przedstawione poszczególne te remonty. I może przedstawię je tam w jakimś tam skrócie, ale przedstawię, ponieważ garaże na terenie gminy Dzierzgowo, garaże strażackie naprawdę, Szanowni Państwo, wyglądają dobrze. Można powiedzieć, że nawet bardzo dobrze. Już niewiele potrzeba względem pewnych doposażenia, względem remontów i wykończeń. Ale to właśnie świadczy o tym, że co roku niemałe pieniądze, co roku od iluś lat przekazujemy i te garaże naprawdę wyglądają bardzo, bardzo właściwie, poczciwie. W 2020 roku przeprowadzono remont garażu w OSP Żegnowo. Przeprowadzono prace remontowe polegające na zaadoptowaniu części garażu na łazienkę oraz pomieszczenie gospodarcze. Prace remontowe obejmowały położenie glazury i terakoty, montaż białej w łazience oraz odświeżenie ścian garażu. Położono również
płytki na całej powierzchni posadzki w części garażowej. Zakupiono i zamontowano nagrzewnice, ponadto zostały wykonane przyłącze wody do garażu OSP, jak również zakupiono i zamontowano zbiornik na nieczystości płynne wraz z kanalizacją sanitarną. Zakupiono i zamontowano okno szczytowe wraz z halogenem oświetleniowym. Łączna kwota zadania tego remontowego 29 307,90 zł. Środki w ramach tego zadania remontowego 12,5 tysiąca złotych, to były środki pochodzące z dofinansowania z KSRG. Kwota 16 807,90 zł to środki pochodzące z budżetu gminy Dzierzgowo. Odnośnie modernizacji strażnic OSP w Rzęgnowie i tej elewacji już wspominałem przy Miasach. Tu jest to ponownie to zestawienie zrobione przy tym dziale, który dotyczy tylko i wyłącznie straży. Przypomnieć warto 36 tysięcy złotych elewacja w Rzęgnowie. Remont placu również w Rzęgnowie, też o tym było wcześniej wspominane, czyli stara nawierzchnia betonowa została usunięta na całości przed garażem. Została położona nowa kostka brukowa. Kwota 16 209,99 zł, czyli w zeszłym roku, Szanowni Państwo, w garaż i w teren przy garażu w Rzęgnowie to jest kwota ponad 80 tysięcy złotych na garaż w Rzęgnowie. Remont i modernizacja strażnicy OSP Dzierzgowo. Szanowni Państwo, też już o tym wspominałem, już nie będę tego powielał, ale też właśnie wspomniałem, dlaczego tutaj to się znalazło. Ponieważ to są zadania, remonty dotyczące garaż OSP i Mazowieckie Strażnice OSP 2020, też już o tym wspominałem, czyli wymiana bramy garażowej dla OSP Dobrogosty. Całkowite nakłady poniesione w 2020 roku na straż z terenu gminy Dzierzgowo to kwota 223 388 zł 25 groszy. Szanowni Państwo, zbliżając się do końca tego raportu, przedstawię też oczywiście w jakimś tam skrócie podsumowanie tego raportu. Rok 2020 był rokiem nieprzewidywalnym ze względu na występującą na terenie nie tylko kraju, ale świata pandemię COVID-19. Ze względu na występujące zagrożenie nie mogły być zrealizowane niektóre przedsięwzięcia. Chodzi to przede wszystkim o warsztaty profilaktyczne kolonie, wakacyjne dla dzieci, dożynki, wiele innych przedsięwzięć, które ze względu na ograniczenia nie mogły się odbyć. Urząd Gminy i jej jednostki podległe przez cały ten okres wykonywały swoje zadania w reżimie sanitarnym, ponieważ bezpieczeństwo jest najważniejsze. Były zakupywane i rozpowszechniane maseczki zarówno dla pracowników, interesantów, jak również mieszkańców gminy Dzierzgowo. We wszystkich obiektach dostępne były środki do dezynfekcji, przestrzegano zasady bezpieczeństwa. Również posiedzenia sesji odbywały się w reżimie sanitarnym, bez udziału sołtysów, z ograniczeniem uczestnictwa do niezbędnego minimum. Z przedstawionych danych widać, że dla gminy Dzierzgowo rok 2020, pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, był rokiem bardzo pomyślnym pod względem realizacji budżetu oraz zadań inwestycyjnych. Zostały zrealizowane wszystkie zamierzone inwestycje oraz remonty. Te osiągnięcia są możliwe dzięki racjonalnej polityce finansowej. Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką i edukacją na temat rozwiązywania problemów alkoholowych. W związku z pandemią symbolicznie, kameralnie odbyły się uroczystości związane z obchodami Konstytucji 3 maja, Świętem Niepodległości 11 listopada. Wśród priorytetów, jakie obieramy w gminie, są priorytety twarde, infrastrukturalne, jak również miękkie, społeczne. Wagę przywiązujemy do edukacji, wspierania przedsiębiorczości i działań ułatwiających harmonijny rozwój gminy. Staramy się tworzyć urząd przyjazny mieszkańcom oraz interesantom. Udzieliliśmy i udzielamy wszechstronnej pomocy socjalnej, finansowej, okazując szacunek i akceptację potrzebującym tej potrzeby, tej pomocy. W roku 2020, Szanowni Państwo, łącznie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło 26 wniosków, tylko 26 wniosków. Na pewno ta sytuacja pandemiczna na to wpłynęła, ponieważ już tak dawno nie było tylko tylu wniosków. Z tych 26 wniosków to było 5 wniosków o wpis nowego przedsiębiorcy, 11 wniosków o zmianę wpisu, 4 wnioski o zawieszenie, 3 wnioski o wznowienie wykonywania działalności, 3 wnioski o wykreślenie przedsiębiorcy.
W roku 2020 na dzień 31 grudnia Urząd Gminy zatrudniał 23 pracowników, w tym dwie osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu po jedną drugą. Jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym, jedna osoba zatrudniona w ramach robót publicznych. W 2020 roku gmina realizowała roboty publiczne, pozyskała 3 pracowników do wyżej wymienionych prac Urzędu Pracy. Dwie osoby skierowane przez Urząd Pracy w umowie pracowały również w ramach stażu. Szanowni Państwo, ja przedstawiłem Państwu ten raport o stanie gminy tak naprawdę w sposób bardzo skrótowy, niemniej jednak ten dokument, który jest opracowany po raz trzeci przez samorządy, powtarzam po raz kolejny, on przedstawia wszystko. Wszystko to, co, to czym się pracownicy i samorząd zajmował. Może od względem podsumowania tego roku 2020 odniósłbym się w innej części tutaj sesji Rady Gminy, wtedy kiedy będę przedstawiał sprawozdanie z wykonania budżetu. To tak bardziej szczegółowo się do tego jeszcze wszystkiego bardziej odniosę, ponieważ tam już praktycznie mówi się tylko i wyłącznie o kwotach, o przedsięwzięciach i o tym, co zostało zrealizowane. A tu jest wszystko. Wszystko, każde, różne zadania, czym żeśmy się zajmowali. Dlatego też, panie przewodniczący, na ten moment pozwolę sobie podziękować, a względem takiego konkretniejszego podsumowania roku 2020 odniosę się w jednym z kolejnych punktów dzisiejszego porządku obrad. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję, panie wójcie. Ja również zachęcam do zapoznania się z tym dokumentem. Przystępujemy do następnego punktu. To jest debata nad raportem o stanie gminy Dzierzgowo za 2020 rok. Otwieram dyskusję. Proszę, kto z panów radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chętnych. Pan wójt dosyć szczegółowo wszystko omówił, także zamykam dyskusję. I następny podpunkt to jest podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Dzierzgowo. I tutaj również otwieram dyskusję. Może teraz ktoś z Państwa chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla wójta gminy Dzierzgowo. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok postanawia się udzielić wotum zaufania wójtowi gminy Dzierzgowo. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska rady. Balicki Andrzej. Buchorski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Terwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Jestem za. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Ireneusz. Jestem za. Jasecki Witold. Za. Ruzicki Dominik. Jestem za. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Jestem za. Kaczmarek za. Taborowski Sławomir. Jestem za. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Następny punkt to jest punkt czwarty. I to jest rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dzierzgowo za 2020 rok. I podpunkt A to jest przedłożenie sprawozdania z wykonania budżetu przez wójta gminy. Proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak już wspomniałem, przejdę teraz do przedstawienia stricte sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Następnie chcę bardzo podziękować za udzielone mi wotum zaufania. To, co zostało zrobione, wykonane, to szanowni państwo, to oczywiście to też nie tylko moja praca, to jest praca państwa, czyli tutaj Wysokiej Rady, te relacje, współpraca, jak również wszystkich pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników. Ale o tym może troszeczkę później, a teraz skupię się na samym sprawozdaniu, a za udzielone wotum zaufania jeszcze raz
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, budżet gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałą budżetową nr 77 łamane na 11 rzymskie na 19 w trakcie 2020 roku, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowych poszczególnych źródeł wydatków, wprowadzano niezbędne zmiany. Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowiła, Szanowni Państwo, deficyt budżetu w kwocie 1 125 613,37 zł, który został pokryty przychodami z kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 950 tysięcy oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 175 613,37 zł. Szanowni Państwo, jak przedstawiały się przychody i rozchody budżetu gminy w 2020 roku? Dochody po stronie planu, kwota 18 633 724,09 zł, wykonanie 21 547 794 zł, wydatki po stronie planu, wydatki 19 759 337,47 zł, wykonanie 17 885 280,60 zł, wynik budżetu, deficyt 1 milion po stronie planu, 1 125 613,37 zł, wykonanie 3 662 895,90 zł. Szanowni Państwo, też trzeba od razu o tym wspomnieć, z czego się bierze, że to wykonanie jest aż takie duże. Otrzymaliśmy w trakcie roku to kwotę 3 milionów złotych na tą szkołę. I stąd to wszystko się, Szanowni bierze, Szanowni Państwo, stąd się bierze ta kwota. W momencie, kiedy oczywiście ten budżet był tworzony, był uchwalany, no to żeśmy nie wiedzieli, że taką kwotę dofinansowania otrzymamy, a w 2020 roku nic z tej kwoty nie zostało wydatkowane. Stąd taka kwota, Szanowni Państwo, i w kolejnych później dokumentach i przedstawienie będę przedstawiał względem wykonania tego planu w procentach. I te procenty też są właśnie tym podyktowane, są takie wysokie. Czyli przychody ogółem. Szanowni Państwo, już może się skupię tylko po stronie wykonania. To kwota 2 185 813,92 zł. Rozchody ogółem 239 077,80 zł. Rozchody budżetu w tej kwocie, o której przed chwilą wspomniałem, to jest spłata kredytów w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 189 077,80 zł oraz w Banku Spółdzielczym w Halinowie w kwocie 50 000 zł. Stan zobowiązań długoterminowych na koniec grudnia 2020 roku wynosił 1 512 766 zł. To jest 7,02% w stosunku do wykonania dochodu z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2017 roku w Banku Spółdzielczym w Grudusku w kwocie 266,60 zł. Ostateczny termin spłaty wrzesień 2022 rok. Oraz zaciągnięty w 2019 roku kredyt na zadanie inwestycyjne w kwocie 360 tysięcy. Ostateczny termin spłaty grudzień 2029 rok, jak również z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2020 roku w Halinowie na kwotę 900 tysięcy. Termin spłaty grudzień, Szanowni Państwo, 2029 rok. Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok. Ogólne wykonanie dochodów według stanu na koniec grudnia na plan 18 633 724,09 zł wyniósł 21 548 176,50 zł, co stanowiło 115,64% wykonania planu. Na wykonanie powyższych dochodów składają się dochody bieżące, które stanowią 77,54% oraz dochody majątkowe, które stanowią 22,46%. I dochody
bieżące, Szanowni Państwo, po stronie wykonania 16 708 341,70 zł, z czego dochody własne bieżące to kwota 3 431 220,16 zł. Dotacje i środki na zadania bieżące 6 773 769,54 zł. Subwencje kwota 6 503 352 zł. Dochody majątkowe kwota 4 839 834,80 zł. Z czego dochody własne to jest kwota, przepraszam, dochody majątkowe to kwota 43 470 zł. Dotacje i inne środki na zadania własne kwota 4 796 364,80 zł. I ogółem to kwota stanowi 21 548 176,50 zł. Szanowni Państwo, dochody własne bieżące zostały wykonane w 99,64% i stanowią 77,54% wykonania ogółem dochodów. Największą wagę w dochodach własnych bieżących mają dochody podatkowe. W drugiej kolejności pod względem wykonania są opłaty lokalne, a na ostatnim miejscu inne dochody własne. Szanowni Państwo, podatki. Podatki lokalne i wykonanie tych podatków. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota po stronie wykonania 1 103 416 zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota 2 205 14 zł. Podatek od nieruchomości 582 688 1 zł. 582 688 1 zł. Podatek rolny 620 075 zł 83 grosze. Podatek leśny 129 780 zł 39 groszy. Podatek od środków transportowych 86 534 zł 92 grosze. Podatek od czynności cywilnoprawnych 61 193 zł 45 groszy. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 1311 zł, podatek od spadków i darowizn 322 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków kwota 3088 zł 18 groszy, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych kwota 2958 zł, ogółem to jest stanowi kwotę po stronie wykonania tych podatków lokalnych 2 593 572 zł 92 grosze. Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej, jak i podatek dochodowy od osób prawnych, są to dochody pobierane przez urzędy skarbowe. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego są zaplanowane i przekazywane gminie w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Szanowni Państwo, skutki. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wywołało następujące zmniejszenie należności podatkowych za okres sprawozdawczy o kwotę 245 744 zł 34 groszy. Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 2403 zł 73 groszy. Opłaty lokalne są niewielkim składnikiem dochodów gminy. Zostały wykonane w 96,42% i cóż to się składa, Szanowni Państwo, na te opłaty lokalne? Wpływy za użytkowanie wieczyste, kwota 4 915 zł. Wpływy z opłaty skarbowej 10 426 zł. Wpływy z opłaty targowej 1000 zł. Też może tu należy wspomnieć, dlaczego tylko 1000 zł. Szanowni Państwo, rok pandemiczny. W roku pandemicznym pracownik po prostu nie chodził i tych opłat nie zbierał. Wpływy na zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Kwota 40 479,26 zł. Wpływy z różnych lokalnych opłat, m.in. gospodarka komunalna, czyli tutaj jest, to są to pieniądze, które pozyskujemy od mieszkańców za śmieci. Kwota 533 608 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat 3228 zł 78 groszy. Wpływy z różnych opłat kosztów 3108 zł 80 groszy. Razem daje to nam kwotę
drodzy Państwo, 596 765 zł 84 grosze. Inne dochody własne. Jakież my je mamy? Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 102 244 zł 72 groszy. Wpływy z usług 42 925 zł 57 groszy. Wpływy z różnych dochodów i różnych opłat 81 915 zł 82 grosze. Wpływy z tytułu zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 5% od zadań zleconych gminie, kwota 9317 zł 57 groszy. Odsetki od nieterminowych wpłat 24 zł 2 grosze. Pozostałe odsetki 4191 zł 85 groszy. Ogółem daje nam to kwotę 240 881 zł 40 groszy. Szanowni Państwo, wykonanie innych dochodów własnych stanowi 98,19% w stosunku do zakładanego planu. Zaległości w płatnościach z tytułu czynszów i dzierżaw składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1819 zł 92 grosze. Z tego tytułu naliczono odsetki w kwocie 65 zł 97 groszy. Natomiast nadpłaty wyniosły kwotę 388 zł 79 groszy. Wpływy z różnych dochodów, jest to refundacja poniesionych kosztów zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie oraz wpływy z tytułu opłat z ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Szanowni Państwo, dotacje. Dochody z dotacji na zadania bieżące w 2020 roku zrealizowane są w 98,94%, w tym dotacje na zadania zlecone gminie realizowane 99,89%, dotacje na zadania własne gminy 88,66%. Wpływ dotacji następuje zgodnie z otrzymanymi informacjami Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz innych jednostek zlecających zadania gminy z opisem na cele przeznaczenia wydatkowania środków. Szanowni Państwo, dotacje na zadania zlecone. Rolnictwo i łowiectwo. Pozostała działalność to jest kwota 881 716 zł 89 groszy. Administracja publiczna, z czego urzędy wojewódzkie 42 433 zł, spis powszechny i inne, kwota 21 325 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Czyli urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, kwota 634 zł. Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kwota 44 273 zł. Kolejny dział, oświata i wychowanie, czyli zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Kwota 26 266 zł 72 groszy. Kolejny dział, pomoc społeczna, czyli usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Kwota 27 264 zł. Kolejny dział, bardzo obszerny, rodzina, czyli świadczenia wychowawcze, kwota 3 888 568 zł 33 grosze. Kolejny rozdział. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego. Kwota 1 974 960 zł 77 groszy. Kolejny rozdział. Karta dużej rodziny. Kwota 113 zł 63 zł. Kolejny rozdział, wspieranie rodziny, 113 780 zł. I ostatni rozdział, składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierane niektóre świadczenia rodzinne, kwota 41 535 zł 9 groszy. Ogółem daje nam to, Szanowni Państwo, dotacje na zadania zlecone w kwocie 6 milionów 262 870 zł 43 groszy. Dotacja na zadania własne gminy. Administracja publiczna, czyli Centrum Projektów Polska Cyfrowa, wykonanie, kwota 99 999 zł, czyli pamiętamy, to była ta kwota na zadania z zakresu zdalnej szkoły. Kolejny dział, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ochotnicze straże pożarne,
kwota 17 994,90 zł. To jest na zadanie Mazowieckiej Straży SP na bramę garażową do Dobrogost. Kolejny dział oświata i wychowanie. Paragraf dotyczący, rozdział dotyczący dotacji na zadania wychowania przedszkolnego. Kwota 34 430 zł. I również to samo, tylko tutaj akurat będzie dla innej szkoły, to kwota 21 519 zł. Pomoc społeczna. Rozdział. Składki na ubezpieczenia zdrowotne. 6786 zł 58 groszy. Kolejny rozdział. Zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne. Kwota 60 tysięcy zł. Kolejny rozdział w ramach pomocy społecznej. Zasiłki stałe. Kwota 75 406 zł 40 groszy. Kolejny rozdział. Ośrodki pomocy społecznej. Kwota 82 188 zł 2 grosze. Kolejny rozdział. Pomoc w zakresie dożywiania. 18 tysięcy zł. Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Rozdział dotyczący Funduszu Prac. Kwota 1700 zł. Dział edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział dotyczący pomocy materialnej dla uczniów, kwota 53 548 zł 9 groszy. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to jest ostatni dział w dotacjach na zadania własne gminy. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota 39 327 zł 12 groszy. W sumie daje to, Szanowni Państwo, kwotę 510 899 zł 11 groszy. Środki finansowe, dział oświaty, przeznaczenie na zadania wychowania przedszkolnego wpłynęły zgodnie z miesięcznymi płacami, zaś działy pomocy społecznej wpłynęły z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych, wypłatę zasiłków stałych, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników opieki społecznej oraz dofinansowanie realizacji programu pomocy państwa w zakresie dożywiania. Szanowni Państwo, subwencje. Wpływ subwencji oświatowej, podstawowej i rekompensującej jest zgodny z planem i część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 3 067 341 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 303 258 zł i część równoważąca subwencji ogólnej to jest 132 753 zł. Szanowni Państwo, dochody majątkowe. Wykonanie dochodów majątkowych za rok 2020 zrealizowane zostało w kwocie 4 839 834 zł 80 groszy, co stanowi 259,54% względem planu. Dlaczego tak się stało, to też już Państwu o tym mówiłem. To jest kwota tego dofinansowania przydzielonego na kwocie tych 3 milionów na szkołę, dlatego to stanowi aż taki procent względem wykonania planu. Wykonanie wydatków, Szanowni Państwo, za 2020 rok na plan 19 759 336 zł 46 groszy. Wynosi 17 885 280 zł 60 groszy, co stanowi 90,52% wykonania planu. I przedstawię Państwu te wydatki. Wydatki z podziałem na wydatki jednostek budżetowych, które zostaną na koniec roku 2020. Szanowni Państwo, Urząd Gminy Dzierzgowo. Po stronie wykonania kwota 5 320 863 zł 34 groszy. Tylko tutaj przy tym Urzędzie Gminy to oczywiście jest cała administracja, inwestycje, drogi, ochrona środowiska, gospodarka śmieciowa, komunalna. To wszystko nam daje tą kwotę ponad 5 milionów. Przecież nie ma jakiegoś wrażenia, że to tyle kosztuje Urząd Gminy na utrzymanie. Kolejna jednostka to Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie. Po stronie wykonania 2 740 207 zł 23 grosze, Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie 1 504 902 50 groszy i Pomoc Społeczna w Dzierzgowie 5 993 140 34 grosze i ogółem daje to nam po stronie wykonania kwotę 15 236 740 zł 55 groszy.
Państwo zadania inwestycyjne. Bo zadania inwestycyjne już dosyć jest to szeroko rozmawiamy przy raporcie, ale pewne rzeczy powtórzę. Zacznę może od dotacji, jaką udzieliliśmy powiatowi morskiemu w przeznaczeniu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa mostu na rzece Tamta w miejscowości Dzierżgowo wraz z drogą dojazdową. Forma dotacji, jaką udzieliliśmy, to 400 tysięcy złotych względem samego wykonawstwa. Pamiętacie Państwo raczej, że dołożyliśmy też 75 tysięcy, czyli połowę kwoty do samej dokumentacji. Co to za zadanie, wszyscy wiemy, zadanie, które było wyczekiwane przez wiele długich lat. I z tego się wszyscy cieszymy w wyniku tego zadania, tego powiatowego, oraz również w kilku naszych innych gminnych, gdzie to zmieniło się bardzo na plus. To widzą wszyscy i wszyscy uważam, że z tego się cieszą. To zadanie, Szanowni Państwo, kosztowało, dobrze Państwo wiecie, ta inwestycja powiatowa, ona kosztowała prawie 6 milionów. Duże zadanie, bardzo wyczekiwane i wszyscy z tego uważam się cieszymy, no bo naprawdę ten wizerunek zmienił się, nie do poznania, oczywiście, ja jestem niedosyt mamy. Ten niedosyt mamy względem tego, że pierwsza ta dokumentacja względem tego rynku była zupełnie inna. Ja często to mówię, ponieważ często i słyszę to od ludzi, że wszystko fajnie, ładnie, ale to co zostało względem tej jednej działki, jak ona wygląda, to już nie potrzeba tego się wypowiadać, bo wszyscy to widzimy i wiemy i to wraca. Wraca, ale wiecie Państwo, że wraz z Państwem, wraz z radnymi, z Panem Arturem, wraz z Radnym Powiatowym, pomieliśmy trochę takie wakacji, jak to poukładać, jak to zrobić, żeby nie utracić tego dofinansowania, żeby to zadanie zostało zrealizowane. Zadanie jakże przez długi okres czasu przez nas wszystkich wyczekiwane. Dlatego stało się tak, że musieliśmy po prostu od tej pierwszego wariantu tej dokumentacji, no po prostu chciało wstąpić, jeżeli nie było nic porozumienia, no to stało się jak się stało, ale zadanie jest wykonane, aczkolwiek z tyłu głowy jest ta pierwotna koncepcja, która była no znacznie jeszcze bardziej funkcjonalna, a nie jest teraz, to nam się oczywiście te skwery i te miejsca parkingowe. Szanowni Państwo, o tych kolejnych zadaniach względem dróg, to o tym wspominałem, że o Dzierżgówku i ulicy Księdza Prymasa Mikołaja Dzierżgowskiego, to było zajęte przetargiem zrobione i łącznie te dwa zadania kosztowały samorząd 574 408 groszy, 574 408 zł 72 grosze. Kolejne zadanie też duże, nieduże zadanie, jest kwota niespełna 60 tysięcy złotych, ulica Tadeusza Kościusz. Szanowni Państwo, modernizacja budynku pod USD Mleka była kwota tylko 27 772 zł 35 groszy, tak jak wspominałem, ponieważ to zadanie było względem roku 2019-2020, a rok 2020 to było tylko taka kwota, stąd jest tylko ta mała kwota, że tak powiem, kwoty blisko 150 tysięcy złotych. Kosiarka bijakowa została zakupiona. Kosiarka, która jest nam bardzo potrzebna, działa, cały czas pracuje, nawet dzisiaj pracuje już od iluś tygodni, cały czas jest w terenie. Docieplenie garażu w Żegnowie, o tym wspominałem, kwota 36 tysięcy złotych. Projekt odbudowy szkoły podstawowej, to zostało wprowadzone na delegacji, ponieważ nie zostało zrealizowane w roku 2020, dlatego tutaj nie ma tej kwoty po stronie wykonania wydatków. Natomiast jest ono zostało zrealizowane w roku tym bieżącym. Rekultywacja składowiska w Żegnowie została wykonana, kwota 10 804 4 grosze. Miasty, też o nich wszystkich mówimy, że z reguły to te miasty, jeżeli dany miast kosztuje nas 20 tysięcy złotych, to jest pół na pół. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie ma większego finansowania niż tylko 10 tysięcy złotych ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Te wsparcie to bardzo reguły względem kompleksowego zbicia pięciu tych zadań
pomieszczeniu, bo to różne były inwestycje, no to jest znacznie większe niż 40 tysięcy, niż 50 tysięcy złotych, ponieważ no, to nie za wiele zrobi za kwotę 20 tysięcy złotych. Gdyby tylko było iść tą relacją 50 do 50. Szanowni Państwo, no i Świetlica Wierzchowie. Świetlica Wierzchowie, kwotę Państwo macie rozpisane, ile to nas kosztowało, ile otrzymaliśmy dofinansowania. Kwota to jest blisko 1 400 000 złotych. Dofinansowanie żeśmy otrzymali 500 000. Obiekt wyszedł bardzo ładnie. I jakże nam okazał się potrzebny w dobie tego koronawirusa, wszystkie komisje, sesje, tutaj zachowanie tych wygodów odległościowych, nie tylko na tej sali, może to wszystko spełnione. I nie tylko względem tego tych potrzeb samorządowych, ale dla mieszkańców też różne tu już się uroczystości takie rodzinne odbywały i nadal ten obiekt temu służy. Kolejne jakieś tam uroczystości względem kalendarza, który prowadzi pracownik, nie są podpisywane i z tego się, Szanowni Państwo, bardzo cieszę. Względem się może podsumowania tych wszystkich inwestycji, to zaraz do tego na koniec wrócę. Jeszcze tylko bym chciał powiedzieć, że ogółem tych inwestycji w tamtym roku zostało wykonane za kwotę 2 648 500 złotych 5 groszy. Odniosę tylko się jeszcze tylko do biblioteki i pewnego rodzaju podsumowanie, zaraz się Państwu uczynię. Biblioteka publiczna, czyli w dziale 920-21 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Plan został utworzony na poziomie 75 802 zł. Zostało wykonane 75 793 zł. W pewnym roku to jest 99,99% wykonania planu. I tutaj oczywiście kwestia tego mienia gminnego, to też przy mieniu gminnym, Szanowni Państwo, już Państwo o tym wszystko tutaj wspominałem, jak to wygląda, co zostało zbyte, co zostało nabyte. Proszę Państwa, będę podsumowania tego roku 2020. To trzeba powiedzieć wprost, że ten rok 2020, Szanowni Państwo, pomimo roku pandemicznego, to był rok wyjątkowo, ale to słowo wyjątkowo to trzeba odczytać wysłowanymi literami. Wyjątkowo. Szanowni Państwo, inwestycje na samą Dzierzgowo, to zostało wykonanych i w samym Dzierzgowie za kwotę 8 milionów, licząc oczywiście te inwestycje powiatowe. Co na to się składało? Tak jak wspomniałem, inwestycja powiatowa, czyli droga powiatowa, w rynku, most, te drogi dojazdowe, drogi nasze gminne dojazdowe do tego rynku, Świetlica, wraz Świetlica to był oczywiście jedyny program, garaże, które zostały również w 2020 roku już wykończone, to były też inne programy, środki własne i Urząd Gminy. Urząd Gminy, Szanowni Państwo, żeśmy robili tą elewację bez schody z końca 2019 roku, natomiast płatność nastąpiła w 2020 roku, także gdyby to wszystko sumować te kwoty, jakie zostały wydatkowane na samym Dzierzgowo w 2020 roku, to jest kwota ponad 8 milionów. I oprócz tego, Szanowni Państwo, szereg remontów. W urzędzie, w garażach, te miasty, większe, Szanowni Państwo, naprawdę, no ja jestem z tego roku 2020, no to ja przeszczęśliwy do tych inwestycji. Jak już jestem przy tych inwestycjach, Szanowni Państwo, oczywiście też to nie tylko Dzierzgowo, bo żeśmy też inne inwestycje realizowali, czy to przykładowo drogę w Dzierzgówku. Też wykonawca naprawdę bardzo ładnie ją zrobił. Droga ponad kilometr do drogi powiatowej, do drogi powiatowej. I tak jak mówię, szereg innych, mniejszych przedsięwzięć. Szanowni Państwo, ja za ten rok 2020 chcę wszystkim Państwu bardzo dziękować. Tylko podkreślam, to jest rok wybitnie pozytywny. To w historii samorządu to chyba tak nie było, żeby zostały zrobione inwestycje za w jednym roku za tyle milionów. Oczywiście to nie jest koniec. Nadal działamy, składamy kolejne wnioski, na niektóre wnioski są już porozpatrywane, mamy tam przydzielane informacje, przydzielane jest lista beneficjentów, po przydzielaniu dofinansowania, podpisane umowy, na niektóre są podpisane umowy, na niektóre nie.
2021 też będziemy kolejne przedsięwzięcia, kolejne inwestycje realizować. To szanowni Państwo, szanowni Państwo radni wiedzą, czyli nie zatrzymujemy się, działamy dalej. Będą na pewno kolejne programy względem tych środków, nowych środków, na które wszyscy czekamy. Póki co nie znamy tych programów jeszcze. Jak poznamy programy, będziemy się również do nich przygotowywać, żeby stosowne wnioski składać. Wiadomo, wnioski będą poprzedzone dokumentacją, nie znamy zasad tych programów. Za co będzie punktacja, na co będzie można składać. Najpierw trzeba poznać szczegóły, żeby móc być przygotowany i będziemy te przygotowania czynić, żeby móc jak najwięcej tych środków złożyć, a w ślad za tym pozyskać jak najwięcej środków na realizację inwestycji i potrzeb dla mieszkańców naszej gminy. Także na Państwa naprawdę z całego serca dziękuję. Myślę, że wszyscy jesteście Państwo radni z tego roku 2020 zadowoleni, bo naprawdę bardzo dużo udało się. Dziękuję tutaj Panu Przewodniczącemu, Wysokiej Radzie, Panu Arturowi Kaczakowi, czyli Radnym Kredowym, który reprezentuje Gminę Dzierżgowo w powiecie. Ja często mówię o tym mandacie Radnego Kredowego. Czy można wszyscy przekonali się, co to znaczy mieć Radnego, który powiecie, tak w okresie kolokwialnym. Nie mieliśmy przez kilkanaście lat, nie to szanowni Państwo, było jak było. Natomiast ja po raz kolejny Radnemu z tego serca dziękuję, że udało się jako Radnemu dokończyć to, co ja jako Radny rozpocząłem. Wiele razy byliśmy u Pana Starosty właśnie w tej inwestycji w Dzierżgowie. Nie tylko, ponieważ Dzierżgowo zostało zrobione, są kolejne plany, koncepcje, potrzeby względem innych. I jestem przekonany, znając tutaj Artura, jego merytoryczność i zaangażowanie w funkcję radnego w tym mandat, wiem, że nadal też to będzie to godnie nas w tym powiecie reprezentował, a dobrze wiem, że to oczekiwań jest bardzo wiele. Dziękuję wszystkim swoim pracownikom, dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Szanowni Państwo, to, że te rzeczy też tutaj są przedstawiane na każdą sesję, to Państwo radni tutaj później jakieś tam wyzwanie uwagi wnosicie, albo nie wnosicie. Często tych uwagi nie wnosicie, ponieważ te materiały są właśnie, tak uważam, dobrze przygotowane. To, że one są tak przygotowane, to są godziny pracy, z którą ja po prostu właśnie z Jorga tutaj siedzimy na tym, pracujemy, myślimy, jak to wszystko poukładać, te montaże finansowe, żeby jak najwięcej można było dla mieszkańców gminy zrobić. To są czasami godziny pracy, dni pracy, czasami tygodnie pracy, bo czasami są inwestycje te większe, to niełatwo je prosto układać. Oczywiście skarbnik jest też takim hamulcem, że czasami, i ono właśnie mówi, Panie Wójcie, może już starczy tych wniosków, bo czy my to pospinamy. Z tyłu głowy oczywiście trzeba mieć to, że nie można za mocno dopuścić, żeby po prostu jakieś takie problemy nie popaść, natomiast wniosków trzeba składać, bo nie na wszystko się dostaje do dofinansowania. Także tutaj Pani Skarbnik bardzo dziękuję za tą pracę, za tę relację, ponieważ układa nam się to bardzo dobrze. Dziękuję radnym. Również za tą pracę, za tą relację. Szanowni Państwo, oczywiście są te sytuacje, te tematy takie, które są kuriozalne, budzą wiele emocji. Tych tematów takich, które budzą wiele emocji, nie jest dużo, bo nie jest dużo, ale jest takich kilka, które cały czas wracają jak bumerang. To są sytuacje, że czy ja mam inne zdanie względem Państwa, czy Państwo będą mojego zdania, ale tego jest mało. Czasami może więcej jest takich, czasami między Wami, czasami każdy by chciał do siebie i to jest rzecz zupełnie zrozumiała i oczywista, ponieważ każdy reprezentuje swój elektorat wyborczy. I każdy by chciał jakąś twarzą, z jakąś godnością do tych swoich ludzi wyjść i dlatego czasami są takie, są jakieś przeciągania, na którą stronę, gdzie to robimy, to jest zrozumiałe. Zrozumiałe, że coś takiego jest, bo każdy na siebie chce coś wywalczyć. Niemniej jednak, szanowni Państwo, jeżeli jest ta współpraca, te relacje, będę to podkreślał. Zobaczcie Państwo, ile udaje nam się w ostatnim czasie zrobić. Udaje nam się bardzo. I to dzięki temu, że w większości spraw, w znacznej większości, mamy to samo stanowisko, ten sam tok myślenia i możemy tyle dla ludzi, dla społeczeństwa naszej gminy zrobić. Także jeszcze raz wszystkim, każdemu z osobnych, wszystkim razem z całego serca dziękuję. Panu temu Wysokiej Radzie, swoim pracownikom, kierownikom jednostek oddeli organizacyjnych, jak również tym pracownikom. Dziękuję wszystkim za ten rok. Uważam niesamowicie, wyjątkowo udany względem inwestycji i potrzeb, jakie żeśmy w roku 2020 zaspoili.
mieszkańców naszej gminy. Dziękuję bardzo za uwagę. Będą pytania. Bardzo proszę, będę się do nich ustosunkował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja również dziękuję panie wójcie za tą współpracę. Dzięki tej współpracy właśnie widzimy, jakie mamy efekty. Przystępujemy do realizacji dalszego porządku obrad. To jest zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Proszę panią skarbnik o odczytanie opinii RIO do sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Panie przewodniczący, panie wójcie, Wysoka Rado. Teraz odczytam uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Dzierzgowo sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Przewodniczący Artur Cybulski, członkowie Krzysztof Polens, Renata Sokolnicka. Uchwala co następuje. Wydaje się opinię pozytywną o przedłożonym przez wójta gminy Dzierzgowo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Skład orzekający przyjął kryteria, które stanowią podstawę wydania opinii pozytywnej w zakresie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy. To jest zachowanie równowagi budżetowej, dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, w tym niezaistnienia. Przekroczenia planowanych wydatków, nieuzasadnionych znacznych rozbieżności pomiędzy wykonaniem wydatków a wykonaniem dochodów przychodów. C. Nieuzasadnionego niewykonania planu dochodów lub zbyt dużego przekroczenia tego planu. D. Rozbieżności między zaangażowaniem a planem. E. Niezachowania relacji z artykułu 242 ustawy 2 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych w zakresie wykonania budżetu bieżącego. Podpunkt F. Przekroczenia określonych przez organ stanowiący limitów i upoważnień do zaciągania zobowiązań. Brak nieprawidłowości formalnych i prawnych, w tym podpunkt A. Niezgodności rachunkowej kwot wykazanych w sprawozdaniach po stronie planu i wykonania. Podpunkt B. Niezgodności planu wskazanego w sprawozdaniach z uchwałami budżetowymi i uchwałami zmieniającymi budżet. Podpunkt C. Niezgodności danych dotyczących subwencji na 2020 rok według stanu na dzień 31 grudnia 2020 rok pomiędzy wykazem Ministerstwa Finansów a sprawozdaniem z dochodów budżetowych. Podpunkt D. Rażącego nieprzestrzegania klasyfikacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów. Podpunkt E. Związanych z realizacją planu dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nim finansowanych. Podpunkt F. Związanych z realizacją planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych. Podpunkt G. Związanych z wykazaniem informacji, o których mowa w artykule 6r ustęp 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podpunkt H. Nieterminowego przekazywania uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Skład orzekający dokonał analizy i oceny sprawozdania wraz z objaśnieniami, biorąc pod uwagę ponadto informacje wynikające ze sprawozdań budżetowych RB i przedłożonego sprawozdania finansowego bilansu z wykonania budżetu oraz dane wynikające z informacji o stanie mienia gminy. W świetle powyższych kryteriów i przyjętego zakresu badania analiza sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wykazała co następuje. Punkt pierwszy. Zawartość i szczegółowe sprawozdania spełnia wymogi zawarte w artykule 267 ustęp 1 punkt 1 i artykuł 269 ustawy o finansach publicznych. Zachowana została przy tym korelacja danych zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia. Punkt drugi. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 18 633 724,9 zł. Dochody gminy zrealizowano w kwocie 21 548 176,50 zł, co stanowi 115,64% planu. W tym dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 16 708 341,70 zł, co stanowi 99,64% planu. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 4 839 834,80 zł, co stanowi 259,54% planu. Punkt trzeci. W zakresie planowanej kwoty długu stwierdzono, że zachowana została relacja określona w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnione zostały bowiem ustawowe wymogi dotyczące maksymalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, to jest kwota z lewej strony wzoru wskaźnika jest mniejsza od kwoty wynikającej z prawej strony. Punkt czwarty. Wydano decyzję przez organ podatkowy na podstawie ustawy, ordynacja podatkowa oraz dokonano zwolnień, ulg, rozłożeń na raty, odroczeń, umorzeń, obniżenia górnych stawek podatkowych w kwocie 250 579,07 zł.
Punkt 5. Uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 19 759 337 zł 46 groszy. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 17 885 280 zł 60 groszy, co stanowi 90,52% planu. W tym wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 15 236 740 zł 55 groszy, co stanowi 91,21% planu. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 2 648 540 zł 5 groszy, co stanowi 86,73% planu. Wynik budżetu za rok 2020 zamknął się nadwyżką w kwocie 3 662 895 zł 90 groszy. Na planowany deficyt w kwocie 1 125 613 zł 37 groszy. Zrealizowane zostały przy tym planowane rozchody, czyli spłata kredytów w wysokości 239 077 zł 80 groszy. Spełniony został wymóg określony w artykule 6R ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To jest w sprawozdaniu zawarto informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów wymienionych w artykule 6R ust. 2, 2c wyżej wymienionej ustawy. Punkt 8. Zachowane zostały wymogi określone artykułem 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Punkt 9. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego. Punkt 10. Sprawozdania złożono w terminie. W sprawozdaniu RP28S wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w wysokości 401 838,28 zł, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają plan wydatków. Zobowiązania w kwocie 401 832,06 zł wynikają z tytułu wynagrodzeń i uposażeń oraz obligatoryjnych wpłat płatnika składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne. W stosunku do zobowiązań z powyższych tytułów należy stwierdzić, że wynikają one z mocy prawa. Zobowiązania w wysokości 6,22 grosze działu 700 dotyczą dostaw i towarów i usług. Ze sprawozdania wynika, że zostały zaciągnięte zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy udzielonym wójtowi gminy w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. Ze sprawozdania RB27 i 28S wynika, iż w gminie występuje niska realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, gdyż na osiągnięte opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40 479,26 zł wydatkowano 16 797,93 zł, to jest 41,49%. 23 681,33 zł niewykorzystane dochody. Z wyjaśnień wójta zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wynika, że niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, w związku z czym nie wszystkie zaplanowane działania mogły zostać zrealizowane. Niewykorzystana kwota dochodów zostanie na najbliższej sesji przeznaczona na zadania przewidziane w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych przyjętym do realizacji w 2021 roku. Ponadto wskazuje się na niepełne wykonanie wydatków majątkowych. Plan wynosi 3 053 820 zł, zaś wykonanie 2 648 540 zł 5 groszy, co stanowi 86,73%. Z dodatkowych wyjaśnień wójta wynika, iż niepełne wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było brakiem możliwości zrealizowania dwóch inwestycji w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, które spowodowała znaczne opóźnienia w realizacji zakładanych prac dotyczących sporządzenia dokumentacji. Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku, zostały przeniesione do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej z okresem realizacji 2020-2021 i zostaną zrealizowane w 2021 roku. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. I jeszcze ja tak, korzystając, że jestem przy głosie, może tak króciutko tylko przedstawię sprawozdanie finansowe, ponieważ będziemy zatwierdzać zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu, jak i sprawozdania finansowe. Na sprawozdanie finansowe budżetu gminy Dzierzgowo składają się bilans
budżetu za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. Rachunek zysków i strat jest to wariant porównawczy, czyli porównujemy stan na koniec roku poprzedniego i stan na koniec roku bieżącego, jak również zmiany w zestawieniu funduszu. Może tak bardzo szczegółowo, nie będę omawiać tych sprawozdań, ponieważ to są tak naprawdę same cyferki. One są dostępne na stronie BIP-ie, zostały zamieszczone, można sobie je przeanalizować. Ja tylko może tak powiem, że te sprawozdania finansowe są wykazane, sprawozdania są to łączne, czyli one obejmują zarówno gminę, jak i jednostki jej podległe, czyli Urząd Gminy, Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej, dwie szkoły podstawowe, Szkoła Podstawowa w Żegnowie, Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie i jednostkę kultury, czyli Gminną Bibliotekę Publiczną w Dzierzgowie. Sprawozdania są przekazane za rok obrotowy 2020 i do tych sprawozdań dołączona jest informacja dodatkowa, w której jest opisane poszczególne podstawowy przedmiot działalności poszczególnych jednostek, jak również jest wskazany okres objęty sprawozdaniami i wskazane są założenia polityki i rachunkowości. Do tej informacji dołączone są również zestawienia tabelaryczne, które mówią o głównych składnikach aktywów trwałych, czyli jest to pokazane, jak na przestrzeni roku zmieniały się środki trwałe w poszczególnych jednostkach. I całość tych sprawozdań jest zamieszczona na BIP-ie i też będziemy je zatwierdzać razem z tym sprawozdaniem, które pan wójt bardzo szczegółowo przedstawił. Także dziękuję bardzo. Dziękuję pani skarbnik. Podpunkt C to jest dyskusja. Otwieram dyskusję. Kto z panów radnych chciałby zabrać głos w sprawie sprawozdania przedstawionego przez pana wójta oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej? Bardzo proszę. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do podpunktu D, to jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok. Pani skarbnik tutaj komentarz na ten temat przed chwilą przedstawiła, także otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Nie widzę, zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Jeżdżowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu na 2020 rok. Rada Gminy Jeżdżowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżdżowo za 2020 rok. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej. Za. Buchholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Jestem za. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Jestem za. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Reneusz. Jestem za. Jasecki Witold. Za. Ruzicki Dominik. Jestem za. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Jestem za. Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Jestem za. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do podpunktu E, to jest złożenie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Dzierżgowo. Proszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie go wniosku. Proszę, Krzysztof, może do mównicy. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała nr 1 2021 roku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 10 maja 2021 roku o opinii wykonania budżetu Gminy Dzierżgowo za rok 2020 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Gminy Dzierżgowo. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dzierżgowo w osobach przewodniczący Komisji Czerwiński Krzysztof, zastępca Krajewski Jerzy, członkowie Buchholski Tomasz, Masłowski Reneusz
na podstawie artykułu 18a ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 270 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 305, podjęła następującą uchwałę. Wydaje się pozytywną opinią o wykonaniu budżetu gminy Dzierżgowo za rok 2020. Paragraf drugi. Występuje się do Rady Gminy Dzierżgowo z wnioskiem o udzielenie wójtowi gminy Dzierżgowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok. Paragraf trzeci. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf czwarty. Uchwała niniejsza podlega przedstawieniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania wniosku, o którym mowa w paragrafie drugim. Radzie Gminy Dzierżgowo. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dzierżgowo rozpatrzyła przedłożoną przez wójta gminy dokumentację, w szczególności sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z objaśnieniami, sprawozdania finansowe, bilans z wykonania budżetu gminy Dzierżgowo, uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Dzierżgowo sprawozdaniu o wykonaniu budżetu za 2020 rok, informację o stanie mienia gminy Dzierżgowo. Komisja Rewizyjna brała pod uwagę ponadto informacje wynikające ze sprawozdań budżetowych RB 27S i 28S. Bilans wykonania budżetu. W związku z tym, że Komisja Rewizyjna nie stwierdziła negatywnych zjawisk w wykonaniu budżetu gminy Dzierżgowo, orzekła jak w sentencji. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu F, to jest wysłuchanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Ciechanowie o wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę pana przewodniczącego komisji o czytanie opinii RIO. Uchwała nr 3F/46/2021 roku, skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Dzierżgowo. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w osobach: przewodniczący Artur Cybulski, członkowie Renata Sokolnicka, Krzysztof Polons. Na podstawie artykułu 13 punktu 8 i artykułu 19 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, dziennik ustaw z 2019 roku, pozycja 2137, oraz na podstawie paragrafu 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 roku w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczy członków kolegium i tryb postępowania. Dziennik ustaw z 2004 roku, numer 167, pozycja 1747. Po dokonaniu analizy przedłożonego wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżgowo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Dzierżgowo na posiedzeniu w dniu 14 maja 2021 roku podjął następującą uchwałę. Paragraf pierwszy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie pozytywnie opiniuje wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy Dzierżgowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Paragraf drugi. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniosek Komisji Rewizyjnej ma swoje umocowanie prawne w przedstawionej pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu za rok 2020. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, badając przedmiotowy wniosek, nie stwierdził uchybień formalnych, jak i merytorycznych, niezgodności z dokumentacją znajdującą się w posiadaniu Izby, a w szczególności
z budżetem na 2020 rok i jego zmianami, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierającym zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. W związku z powyższym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie wydał opinię jak w sentencji. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zapytać w sprawie dotyczącej tutaj przedstawionych wniosków czy opinii? Nie widzę. Przechodzimy do podpunktu G. To jest głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wierzgowy. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Walicki Andrzej. Jestem za. Bucholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Jestem za. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kaczczak Jarosław. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Reneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Różycki Dominik. Sosnowski Jacek. Tadra Robert. Tkacz Marek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Przechodzimy do tego najważniejszego podpunktu. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Proszę panią skarbnik o komentarz do uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Wierzgowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Panie przewodniczący, panie wójcie, wysoka rado, szanowni państwo. Zgodnie z artykułem 18 ustęp 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym do wyłącznych właściwości Rady Gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Zgodnie z artykułem 271 ustęp 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym i podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla wójta gminy. Uchwała absolutoryjna może być podjęta po zapoznaniu się Rady Gminy ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Sprawozdania finansowe już przed chwileczką zostały uchwałą zatwierdzone, także kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Wierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Rada Gminy Wierzgowo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie mienia gminy, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udziela się wójtowi gminy Wierzgowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Wierzgowo za rok 2020. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Walicki Andrzej. Jestem za. Bucholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Jestem za. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kaczczak Jarosław. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Reneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Za. Różycki Dominik. Jestem za. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Jestem za. Tkacz Marek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady.
Wysoka Rado, ponieważ kolejne projekty uchwał omawialiśmy szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji, nie będziemy ich omawiać. Jeżeli będą pytania, omówimy je w dyskusji. Przechodzimy do punktu 5. To jest podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierżgowo w roku szkolnym 2021-2022. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę o zadawanie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dzierżgowo w roku szkolnym 2021-2022. Rada Gminy Dzierżgowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w gminie Dzierżgowo na rok szkolny 2021-2022 w celu ustalenia zwrotu kosztów rodzicom za przewóz dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców w wysokości. Dla 1 litra oleju napędowego 5 zł 20 groszy, dla 1 litra benzyny 5 zł 30 groszy, dla 1 decymetra sześciennego gazu 2 zł 45 groszy. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej, Cichowski Krzysztof, Bucholski Tomasz, jestem za. Czerwiński Krzysztof, jestem za. Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Masłowski Reneusz, Piasecki Witold, Różycki Dominik, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierżgowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W punkcie 6 mamy podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania oraz stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Dzierżgowo i ich wyposażenie. Otwieram dyskusję. Proszę, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierżgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad korzystania oraz stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich stanowiących mienie gminy Dzierżgowo i ich wyposażenia. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością gminy Dzierżgowo i ich wypożyczenia. Zasady i tryb korzystania stanowią załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Ustala się stawki opłat za wynajem świetlic wiejskich na organizację imprez zbiorowych i uroczystości okolicznościowych wynajmowanych na cele prywatne, komercyjne, spotkania i pokazy oraz wyposażenia świetlic wiejskich, to jest stołów, krzeseł oraz zastawy stołowej, stanowiący załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej, Bucholski Tomasz, Cichowski Krzysztof, Czerwiński Krzysztof, Kacprzak Jarosław, Krajewski Jerzy, Masłowski Ireneusz, Jasecki Witold, Różycki Dominik, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Kaczmarek za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierżgowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W punkcie 7 mamy podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę o zadawanie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały.
Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej. Buchorski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Ireneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Za. Ruzicki Dominik. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Jestem za. Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. W punkcie 8 mamy podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierzgowo. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę o ich zadawanie. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Dzierzgowo. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dzierzgowo na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierzgowo dołącza się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej. Buchorski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Ireneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Za. Ruzicki Dominik. Za. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Za. Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Za. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I punkt dziewiąty to jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę o ich zadawanie. Wszystko jasne. Nie ma chętnych do dyskusji. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 218 689 zł 77 groszy. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 2000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody w łącznej kwocie 16 251 942 zł 65 groszy. Dochody bieżące w kwocie 16 91 957 zł 20 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 159 985 zł 45 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 336 689 zł 77 groszy
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 rok o kwotę 120 tysięcy złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie 18 095 739 zł 56 groszy, w tym wydatki bieżące w kwocie 15 973 582 zł 25 groszy, wydatki majątkowe w kwocie 2 122 157 zł 31 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 3, punkt 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 843 796 zł 91 groszy, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 443 796 zł 91 groszy oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 400 tysięcy złotych. Punkt 2. Przychody budżetu w kwocie 289 077 zł 80 groszy, są to wolne środki, przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu. Punkt 3. Przychody budżetu w wysokości 2 132 874 zł 71 groszy, rozchody w wysokości 289 077 zł 80 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, co przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych udzielanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nie objęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. Przechodzimy do głosowania. Czytam nazwiska radnych w kolejności alfabetycznej. Balicki Andrzej. Bucholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Krajewski Jerzy. Masłowski Reneusz, Piasecki Witold, Ruzicki Dominik, Sosnowski Jacek, Tadra Robert, Tkacz Marek jest za, Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I punkt 10. To jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Wiśniewo na budowę pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Otwieram dyskusję. Kto z panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Wiśniewo na budowę pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego. Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje. Paragraf 1. Z budżetu na 2021 rok udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminie Wiśniewo na budowę pomnika księdza kanonika Władysława Skierkowskiego w kwocie 2000 zł. Paragraf 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków pomocy finansowej określone zostaną w umowie pomiędzy gminą Wiśniewo a gminą Dzierzgowo. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej. Bucholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Krajewski Jerzy.
Masłowski Ireneusz. Jestem za. Jasecki Witold. Za. Różycki Dominik. Jestem za. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Jestem za. Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Jestem za. Głosowało 13 radnych, 13 za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Dzierzgowo. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 11 to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Otwieram dyskusję. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Czytam projekt uchwały. Projekt uchwały Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni 75 m2 położonego w budynku po byłym ośrodku zdrowia w Dzierzgowie przy ulicy Tadeusza Kościuszki 3 z dotychczasowym najemcą. Przystępujemy do głosowania. Czytam nazwiska radnych. Balicki Andrzej. Bucholski Tomasz. Jestem za. Cichowski Krzysztof. Jestem za. Czerwiński Krzysztof. Jestem za. Kacprzak Jarosław. Jestem za. Krajewski Jerzy. Jestem za. Masłowski Reneusz. Jestem za. Piasecki Witold. Za. Różycki Dominik. Jestem. Sosnowski Jacek. Za. Tadra Robert. Kaczmarek za. Zaborowski Sławomir. Głosowało 13 radnych, 12 za, 1 wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do punktu 12. To jest sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy. Proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Na wstępie chcę bardzo podziękować za udzielone mi absolutorium. Po raz kolejny dziękuję wszystkim za ten rok 2020. No, jestem przekonany, że przy tej zgodzie, przy tych relacjach dane nam będzie jeszcze wiele dobrego dla mieszkańców naszej gminy zrobić. Co prawda może nie będzie taki, ten kolejne lata może nie będą aż tak, może co do kolejnych może nie będę się odnosił, ale co do tego najbliższego, czyli tego, może nie będzie on aż względem tych inwestycji aż w tylu milionach, ale też na pewno coś dobrego, a może nawet i wiele dobrego zrobimy na rzecz mieszkańców naszej gminy. Także jeszcze raz, panie przewodniczący, dziękuję panu, całej Radzie i po raz kolejny dziękuję swoim pracownikom i powiem w ten sposób. Jestem dumny, że taką załogę mam. Załogę fajną, merytoryczną, gdzie też jest, gdzie są relacje, współpraca. Bo teraz trzeba powiedzieć jasno, szanowni państwo, pracowników w Urzędzie Gminy, to jest Urząd Gminy, gdzie jest jeden z urzędów, gdzie jest najmniej ludzi, a zakres i zakresy są wszędzie takie same. Także powtarzam jeszcze raz, jestem bardzo dumny z tej załogi, którą mam i im z całego serca za ten rok 20. To, co udało się zrobić, dziękuję bardzo. Oczywiście trzeba podkreślić to, co już mówiłem, szanowni państwo, my jako, ja jako wójt, państwo jako radni głównie jesteśmy oceniani przez pryzmat inwestycji, ale to nie tylko inwestycje, to nie tylko pracownicy zajmują się inwestycjami. Tu każdy jest potrzebny w tym mechanizmie samorządowym, żeby ten mechanizm funkcjonował i działał, ponieważ ludzie zajmują się różnymi zakresami, żeby po prostu na bieżąco wszystkie sprawy realizować, które nam są przypisane. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo, w okresie międzysesyjnym zajmowaliśmy się problematyką oraz zasadami, które są nam przypisane, wynikają z naszych zadań statutowych oraz prawnych. Chciałbym się podzielić, przekazać informacje z działalności międzysesyjnej, z podejmowanych działań, decyzji, uczestnictwa w spotkaniach. I tak, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach PFRON-u na zakup i montaż platformy przyschodowej w Urzędzie Gminy. Tego jeszcze rozstrzygnięcia nie ma.
W ramach otrzymanego dofinansowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to o czym wspominałem, na Rzęgnowo, te 324 tysiące, kosztorysowe zadanie 463 tysiące, nie została jeszcze podpisana umowa. Lista beneficjentów jest, na której jesteśmy uwzględnieni, nie ma podpisanej umowy, dlatego nic z tym zadaniem jeszcze nie możemy, że tak powiem, zrobić, ponieważ czekamy na podpisanie umowy, żeby móc rozpocząć procedurę przetargową, żeby wyłonić wykonawcę. Szanowni Państwo, też już o tym wspominałem, że w ramach tego naboru wniosków, w ramach tak zwanych PGR-ów nie udało nam się tego dofinansowania otrzymać. To nie była duża pula, bo pula wynosiła na całe województwo mazowieckie trochę ponad 19 milionów, także nieduża pula. Będzie kolejny nabór w ramach tego programu. Szanowni Państwo, ten wniosek na pewno powielimy. Też o tym już wspominałem, że rozstrzygnięcie naboru jest w ramach tak zwanego FOGR-u na przebudowę drogi relacji Zawady - Żarnowo. Otrzymaliśmy 50 tysięcy dofinansowania, jesteśmy po przetargu, jest wyłoniony wykonawca, firma Wapnopol, za kwotę 217 945 zł z wykonaniem tej przebudowy, tej drogi do końca września. Otrzymaliśmy również dofinansowanie na renowację stawu w Dzierżgowie. Dofinansowanie w wysokości 69 tysięcy, czyli 70% wartości kosztorysowej. I po tej sesji jest to zadanie wprowadzone już tutaj do budżetu. Po tej sesji, Szanowni Państwo, możemy rozpocząć procedurę względem wyłonienia wykonawcy. Nie ma rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 21, czyli tutaj chcieliśmy pozyskać pieniądze i chcemy nadal na remont elewacji hali sportowej w Dzierżgowie. Póki co rozstrzygnięcia naboru nie ma. Jest rozstrzygnięcie naboru w ramach OSP 2021 i tutaj było składany był wniosek po 10 tysięcy dla Rzęgnowa i dla Dzierżgowa. To dofinansowanie zostało nam przydzielone i będziemy również przystępować do realizacji, tylko tu jest wysoce prawdopodobne, że będzie potrzebna nam, z racji tego, że tutaj z panią skarbnik jutro podpisujemy umowy na różne dofinansowania, tutaj z Urzędem Marszałkowskim, z Marszałkiem. Jutro jest podpisanie tych umów. To jest w sumie tych umów, jak się nie mylę, chyba 11 na różne dofinansowania, mniejsze, większe. No i dopiero po podpisaniu umów będzie można to wprowadzić do budżetu. Także jest wysoce prawdopodobne, że w krótkim czasie, Szanowni Państwo, spotkamy się po raz kolejny na sesji nadzwyczajnej, żeby nie czekać do sesji zwyczajnej, żeby jak najszybciej móc rozpocząć pewne procedury względem wyłonienia, wprowadzenia do budżetu i wyłonienia wykonawcy, żeby móc te zadania realizować. Tak jak wspominałem, w ramach, czyli to było Mazowieckie Strażnice, w ramach zadania OSP 2021, a w ramach programu Mazowieckie Strażnice 21 otrzymaliśmy dofinansowanie na ten remont garażu w Dobrogostach i też będziemy tą umowę podpisywać jutro. Te wnioski, które były składane 3 marca dla straży, to już o tym też Państwu wspominałem na ostatniej sesji, że tego było dosyć dużo. Ten wniosek z 3 marca, który był składany dla Dzierżgowa i Rzęgnowa na łączną kwotę zadania 34 tysiące, póki co nie ma jeszcze rozstrzygnięcia tego naboru. Kolejny wniosek, który był składany 23 marca, to był do MSWiA, jak również do KSRG. W ramach tej dotacji z KSRG OSP Rzęgnowo i Dzierżgowo, nie, tylko Rzęgnowo, przepraszam, tylko Rzęgnowo otrzymało dofinansowanie i to dofinansowanie tylko w wysokości 3400 zł. Dotacja jest jeszcze z gminy 1024, także tam za te ponad 4000 będą zakupione takie zakupy jak parawany, zbiornik przenośny na wodę, akumulator do radiotelefonu sztuk 2. Należy wspomnieć jedno, że te wnioski, te dofinansowania były składane o kwotę no, 2 razy większą, a która została poprzedzielana to połowiczna względem tego, co zostało składane. Czyli tutaj dla Rzęgnowa to była kwota 3400, Dzierżgowo w ogóle tutaj nie otrzymało. Dotacje z MSWiA za to otrzymało Dobrogosty. Też nieduża kwota, bo tylko 4590 zł, wkład własny OSP 459 zł. No i tu będzie drabina zakupiona przenośna, prądownica wodna, kombinezon ochronny pszczelarski oraz sito kominowe. Także powtarzam jeszcze raz, wnioski były składane na o 100% więcej względem tego, co zostało przydzielone. 13 kwietnia był składany wniosek dla Dzierżgowa do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na tą kwotę blisko 15 tysięcy złotych. Do tej pory również nie ma rozstrzygnięcia względem rozstrzygnięcia. Proszę Państwa, miasy żeśmy otrzymali, bo miasy żeśmy otrzymali, tak to może określę.
miast otrzymaliśmy, czyli co? Czyli Czary, Zawady, Kitki, Wasiły, Kurki. To, co miałoby, będzie zrobione, to już Państwu wspominałem, aby przypomnę. Czary staw, Zawady, coś wyremontujemy w świetlicy, Kitki, altana, lampy solarne w Wasiłach i w Kurkach. Też będziemy z tym ruszać. Miasty też będą podpisywane jutro. Tak jak wspomniałem, w sumie to z Urzędem Marszałkowskim w sumie jutro będzie 11 umów podpisanych. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy dofinansowanie na inwentaryzację źródeł ciepła, koszt całkowity zadania 29 110 zł, finansowanie 50 na 50. Też to będzie podpisywane jutro. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Klimatu na inwentaryzację azbestu w kwocie 15 200 zł, wkład własny 4 600 zł. Drogi żwirowe, żeśmy żwirowali, sporo zostało pożwirowane, przerównane, natomiast nie wszystko jeszcze zostało zrobione, stąd też była moja prośba, aby Wysoka Rada zgodziła się na przesunięcie dodatkowej puli środków w wysokości 30 000 zł, co zostało uczynione i dalej jeszcze pożwirujemy, ponieważ nie wszystko zostało zrobione. Także wznowimy te żwirowania, ale to, Szanowni Państwo, bez szału. Kwota 30 000 zł to pójdzie nawet nie wiadomo gdzie, bo jedna łódka żwiru to jest wraz z budowaniem, to jest w granicach 1000 zł. Kolejna rzecz. To jest spis powszechny. Przypominam o tym, żebyście Państwo, Szanowni Państwo, spisywali się. Do końca września można się spisać. Jest ten nacisk internetowy. Oczywiście jest rachmistrz. Tym rachmistrzem jest pracownik gminy pani Monika Gołębczyk. Z tego, co słyszę i to, co ludzie przychodzą do mnie, jest duża nieufność społeczeństwa. Jak dzwoni ktoś z Warszawy, no nie chcą ludzie się przez telefon spisywać, bo mówię, że nie wiedzą, z kim mają przyjemność po drugiej stronie, dlatego sporo ludzi przychodzi do Moniki, do pracownika, żeby prosto ona ich spisała. Jeżeli ktoś ma te wątpliwości, zapraszam, na pewno każdy z Państwa zostanie spisany, ten, kto taką potrzebę wykazuje, bez, taką bezpośrednią, jeżeli nie chce przez telefon, bo nie wie, z kim po drugiej stronie rozmawia. Szanowni Państwo, brałem udział wraz z przewodniczącym Rady Gminy w zebraniach walnych OSP, to jest walnych, które dotyczyły zebrania, to były zebrania sprawozdawcze wyborcze. Sprawozdawczo-wyborcze, czyli nastąpiły sprawozdania, jak również wybory zarządów. Miało to miejsce w Dzierżgowie, w Dobrogostach, natomiast w Żęgnowie takie zebranie sprawozdawczo-wyborcze będzie miało miejsce w najbliższy piątek. No i cóż trzeba powiedzieć, że nastąpiły takie rewolty w tych zarządach. Mało kto został, mówiąc brzydko, z tego starego, dotychczasowego składu w zarządach. Praktycznie pozostawali naczelnicy. A reszta, to można powiedzieć, że poulegała. No, ale tu akurat przykłady Dzierżgowa, to akurat skarbnikiem był ktoś inny. Natomiast w Dzierżgowie był prezesem pan Marek Olszewski, który już prezesem nie jest, a został skarbnikiem. Ale funkcję jednak pełnił kto inny, funkcję skarbnika, także no dużo pozmieniało się względem składów OSP zarówno w Dzierżgowie, jak i w Dobrogostach, a Żęgnowo przed nami, tak to określę, ponieważ tego zebrania jeszcze nie było. No, oczywiście ze swojej strony kieruję wyrazy podziękowania dotychczasowym zarządom, ponieważ ta współpraca była porządna. Oczywiście to zawsze jakieś problemy rodziło, bo wiemy, jak to jest. Zawsze jakieś są problemy. Niemniej jednak dużo konstruktywnej dyskusji i zawsze szliśmy do przodu, a nie w miejscu czy do tyłu, a efektem tej współpracy to chociażby są te garaże, które wyglądają tak, jak wyglądają, a nie tak, jak dotychczas wyglądały, a wyglądają naprawdę bardzo przyzwoicie. Szanowni Państwo, wycinka poboczy, ile bym na ten temat nie mówił, to jak grochem o ścianę. Nadal ludzie wyrzucają i chyba wyrzucać będą te kamienie. Nie idzie to takim tempem, jakbyśmy oczekiwali, bo ciągłe naprawy, spawania, awarie. Jak nie ma kamieni w rowie, to jeszcze jak ten pierwszy jeden pokos, to jeszcze jakoś idzie. Ale jak już przychodzi to kosiarko skarpę, no to już wtedy tam tych głazów jest tyle, że no cały czas naprawy i wymiana młotków, to są koszty, przestoje i później przykładowo ktoś się niecierpliwy, bo przykładowo, no bo miało coś tam być zrobione tu czy tu. Tak, miało być, ale jeżeli są nieprzewidywane przestoje, naprawy, no to wszystko to się przedłuża. Szanowni Państwo, to nie jest jakieś za szybkie tempo, bo to jest 4 ponad 4 km na godzinę, ale jak nie ma przeszkód, to tylko i wyłącznie ubywa, a jak są przeszkody, to ledwo ruszy, awaria, wraca, spawa.
Także naprawdę zwracam się do wszystkich. Słuchajcie, przecież to im w tych rowach jest większy porządek, to więcej możemy zrobić i szybciej możemy zrobić. Ogrodzenie tego budynku od strony ulicy, po wielu tutaj dyskusjach z Wysoką Radą doszliśmy do wniosku, że ogrodzenie będzie. W budżecie było przeznaczone 40 tysięcy złotych. Zostanie ono wykonane z tych przęseł. Dwie bramy wjazdowe przed garażami, tam przy stawie kolejna i cztery furtki. Tam będzie zwykła brama dwuskrzydłowa, tu będzie brama przesuwna na pilot. Wpłynęły w wyniku wyłonienia wykonawcy wpłynęły oferty 4, dwie prawie na 50 tysięcy, trzecia na kwotę 44 263 zł i ta najtańsza, która jedyna, która zmieściła się w budżecie 38 609 zł 70 groszy. Azbest. W dniu 21 maja 2021 roku złożono do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest terenu gminy Dzierżgowo w 2021 roku. Rozstrzygnięcia naboru jeszcze nie znamy, bo to jest w sumie, można powiedzieć, świeży wniosek. Natomiast szacowana wartość zadania, tak przypuszczamy, to 24 540 zł. Folia. Szanowni Państwo, cieszę się z tego bardzo, że ruszył drugi nabór wniosków na tą folię rolniczą, dlatego też folie, te owijania, tych sznurka do owijania balotów, opakowania po nawozów typu Big Bag. Także zachęcam, po raz kolejny informacja poszła do sołtysów. Mieszkańcy, rolnicy te wnioski, Szanowni Państwo, przynoszą. Dlaczego my to chcemy? Dlaczego my to chcemy, żeby ten wniosek był jak najbardziej wiarygodny? No bo żeby wniosek złożyć, trzeba wiedzieć, ile tego rolnicy mają. Sporo ludzi przynosi, ale jeszcze chyba na pewno wszyscy nie przynieśli. Daliśmy termin do 30 czerwca, czyli do dzisiaj. Jeszcze kilka dni poczekamy. Jak nie będzie więcej, to po prostu złożymy wniosek taki trochę z pewną górką, że tak powiem, tych ton, po to, żeby można było jak najszybciej ten wniosek złożyć, żeby nie było, że kto pierwszy, to lepszy. I ostatni temat, który chciałbym poruszyć, to szczepienia. W jaki sposób został przez wojewodę nałożony tutaj na obowiązek na wójtów, burmistrzów, prezydentów, żeby promować szczepienia. Szanowni Państwo, promowanie szczepień, to wszyscy wszystko już wiemy na temat szczepień. Kto chce, to ma możliwość zaszczepienia się. Znaczy ja osobiście wychodzę z założenia, że medycynie należy zaufać i ja osobiście się zaszczepiłem. Natomiast niech każdy robi jak uważa. Ja tylko wiem, informacje mam tutaj od naszej obsługi medycznej, że tych chętnych do ośrodka w Dzierżgowie już powoli brakuje. Do początku lipca są tylko zapisy. Ludzie, którzy zadeklarowali się, że zaszczepić, i później już nie ma chętnych. I jest taka tutaj informacja właśnie od ośrodka, z tego naszego tutaj dzierżgowskiego, że jak skończą się ci chętni, to i skończą się szczepienia. Że jak będą szczepienia przerwane, no to już później tutaj już raczej nie będzie możliwości się szczepić, tylko trzeba będzie szukać tych punktów szczepień gdzieś dalej, gdzie cały czas kontynuacja tych szczepień jest. To tak tylko w roli informacji, żeby każdy wiedział, bo niektórzy też, no może zaszczepię się, ale to jeszcze poczekam, no to jeżeli ktoś planuje się zaszczepić, a chce jeszcze czekać, no to może dojść do tego, że w Dzierżgowie może nie być zaszczepiony, bo te szczepienia tu się skończą. Szanowni Państwo, w wielkim, ogromnym skrócie to tyle z działalności międzysesyjnej. Będą jakieś pytania, proszę bardzo, będę się do tego wszystkiego ustosunkowywał. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Panie Wójcie. Otwieram dyskusję. Proszę, czy ktoś z Panów Radnych chciałby zabrać głos odnośnie sprawozdania międzysesyjnego? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 13. To jest interpelacje, wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Panów Radnych chciałby złożyć jakiś wniosek, czy interpelację lub jakieś pytanie zadać? Bardzo proszę. Proszę Panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, no to już się pali.
Panie Wójcie, gratuluję wotum zaufania, uzyskania absolutorium. Jest to zawsze pewne docenienie włożonej pracy. Tak jak przedstawił Pan sprawozdanie, ten rok 2020 był bogaty w różne przedsięwzięcia, zamierzenia, też duże inwestycje. Jednomyślność Rady tym bardziej buduje i daje jak gdyby pole do dalszej pracy. Szanowni Państwo, radny powiatowy dla każdej gminy to jest duża wartość dodana. Jednakże ta współpraca pomiędzy samorządem a radnym powiatowym i ta jednomyślność to jest chyba ta największa, można powiedzieć, nasza siła. Dwa lata temu, dokładnie koniec czerwca, Komisja Wyjazdowa, Komisja Bezpieczeństwa razem z Panem Przewodniczącym Rady, Panem Wójtem, przewodniczącymi stałych komisji Rady Gminy padło jak gdyby zamierzenie inwestycyjne ustalone wspólnie. Było to wykonanie dokumentacji dla dróg Brzozowo-Maje-Dzierzgowo oraz Nowe Brzozowo-Grzebskie. Minęły dwa lata, te dokumentacje są w trakcie realizacji. Wkład w wykonanie tych dokumentacji samorządu gminnego też jest bardzo, bardzo cenny. Może by chciało się, żeby to wszystko toczyło się szybciej, sprawniej, lepiej. Niemniej jednak nawet taki zeszły rok, pandemia, wyłączenie kilka miesięcy, można powiedzieć, no Państwo pracowaliście w warunkach takich jeszcze w kontaktach międzyludzkich. Nasze komisje wyglądały w taki sposób, że to były zdalne głosowania, też były zdalne. I pewne miesiące, które uciekły, tego już nie można nadrobić. Ale cieszy fakt, że właśnie to wsparcie jest samorządu gminnego. Mówimy w Radzie Powiatu jednym głosem. Nie ma takiego dysonansu pomiędzy pomysłami gminy czy radnego powiatowego. I myślę, że tą jednomyślnością możemy osiągnąć jeszcze niejedną rzecz. Cieszy mnie też, że w tym budżecie w 2020 roku znalazło się jedno zadanie. Jest to budowa altany w miejscowości Kamień. Temat tej działki przewija nam się od niemalże 2006 roku. Nigdy nie było jak gdyby takiego pola, że moglibyśmy tą działkę przejąć. Dlatego dziękuję Radzie Gminy za tą uchwałę, której wyraziła zgodę na nabycie tej nieruchomości oraz późniejsze wprowadzenie tego zadania i budowa altany. Pan Wójt kiedyś nam właśnie obiecał, że będzie robił wszystko, żeby zbudować nam tą altanę i słowa dotrzymał, za co też bardzo dziękuję. Dziękuję też za taką empatię, wyrozumiałość, może nawet czasem cierpliwość do nas, do mnie, do Tomka, bo z różnymi pomysłami żeśmy przychodzili, no i po prostu nie zostaliśmy odesłani. Z kwitkiem tylko ten temat nasz zawsze został i był załatwiony. Fajnie jest też, że pomimo, że ta inwestycja może w skali budżetu nie wyglądała jakoś potężnie, jednakże efekt społeczny też był bardzo duży. Spotykaliśmy się jako mieszkańcy, gdzie praktycznie tego kontaktu międzyludzkiego nie było. Natomiast wykonanie czy tej kostki brukowej to prawie 100 metrów kwadratowych pod tą altanę i całe inne prace, które żeśmy tam ponieśli, no budowało to wieś. Budowało to wieś, przychodziło bardzo dużo osób i było to takie... Może praca była ciężka, ale takim polem do spotkań i jakieś te więzi ponownie się, można powiedzieć, odbudowywują, scalają tą wieś. Także inwestycja bardzo, bardzo znacząca dla tej wsi, dla tej małej wsi. Także Panie Wójcie, Wysoka Rado, jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu. Ja również chciałem podziękować Panu, bo to dzięki tutaj
temu, że Pan tam nas reprezentuje w Radzie Powiatu i potrafi Pan jakoś nawiązać te relacje między radnymi, no udało się, co by nie mówić, no to jakąś tą poważną sumę pieniędzy, już nie mówię, to nie będę wymieniał poszczególnych inwestycji, do Dzierzgowa sprowadzić i myślę, że do końca tej kadencji jeszcze wspólnie coś tam jeszcze zrealizujemy. Także dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Widzę, że Pan Radny już tam się niecierpliwi. Skoro nie ma, zamykam porządek obrad. Stwierdzam, że zrealizowaliśmy go w całości. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy. Zamykam 22. sesję Rady Gminy w Dzierzgowie.